Albo będziemy pod butem Ameryki, albo będziemy pod butem Rosjan. Tu wybór jest bardzo prosty. Więc nie ma się nad czym zastanawiać. Amerykanie wszystkim sterują. Oni mają największą wiedzę wywiadowczą i informacyjną. Nasze poszczególne oddziały nawet nie bardzo wiedzą, nie mają pełnych informacji, tylko wykonują poszczególne zadania. Dużo krwi, ale tętnice całe, tchawica cała. Ludzie mi patrzą na ręce, co robić. Wyciągam wszystko, co mam z apteczki. Momentalnie. Ile lat wtedy miałeś, plus minus? No czekaj, 2003 rok, 26. 26 lat miałem wtedy. Zakładam, nie wiem, naście, jak nie 20 szwów na szyi tej kozy. Zastrzyk z cyklonaminy. Zastrzyk z antybiotyku, jak i przeciwzapalne. To już wtedy całkiem ogarnięte. Tak, już wtedy ogarniałem podstawowe sprawy medyczne, bo przeciwuczył dużo, nie? Podałem leki przeciwkrwotoczne, antybiotyk, leki przeciwzapalne, no i postawiłem tylko kozę, ta koza tak stała. Doszliśmy do pomieszczenia trochę jak w Matrixie, takiego ula, w którym było setka osób, komputerów, wyświetlaczy, monitorów. Mówisz serio, tak jak w filmie, takie no. Naprawdę? No. Takie centrum dowodzenia. Takie centrum dowodzenia. Jak na lotniskowcu. Podziemne, gdzie nie wiem, jaka część ludzi była anglojęzyczna. Nie masz zdjęć? Nie mam. Telefon musiałem zostawić przed wejściem. Wszyscy musieliśmy zostawić telefony przed wejściem do tego miejsca. I zabrali nas do sztabu dowodzenia. Igor Tracz. Siemka. Cześć. Witam z powrotem. Zacznijmy od tego dla ludzi, którzy cię jeszcze nie znają. To jest skandaliczne. Powiedz ludziom, czym się zajmujesz. Obecnie zajmuję się sportem zaprzęgowym, wyścigami psich zaprzęgów. Jestem trenerem i czynnym zawodnikiem wyścigów psich zaprzęgów. A druga część mojej roboty to wolontariat w Ukrainie. Wolontariat w Ukrainie. W te psie zaprzęgi to jesteś całkiem niezły, z tego co mi wiadomo. Jak ci poszły ostatnie zawody w Szwecji? Pochwalę się. Poszło mi nieoczekiwanie dobrze. To znaczy nie liczyłem na to, że ostatnie Mistrzostwa Świata, które odbyły się, tydzień temu wróciłem ze Szwecji. Na północy Szwecji odbyły się wyścigi psich zaprzęgów w warunkach śnieżnych, w sprincie. Czyli startowali najszybsi zawodnicy na świecie po eliminacjach krajowych, czyli z reguły po jednym z danego państwa w danej kategorii dyscyplinie. Ja startowałem w najszybszej dyscyplinie psich zaprzęgów, w czwórce zaprzęgowej na sprincie. A teraz powiem, co to jest. Na śniegu, czyli klasycznie na saniach. I często wygrywam wyścigi psich zaprzęgów. Przez ostatnie 20 lat sporo tych medali się zrobiło, ale większość tych medali w warunkach bezśnieżnych, czyli w różnych dyscyplinach psich zaprzęgów, kiedy zasuwamy z psem na rowerze, na przykład w bike joring, albo w takich wózkach specjalnych trójkołowych lub czterokołowych z czterema, sześcioma psami, czyli zamiast sań mamy wózki. Natomiast tutaj w Szwecji były klasyczne psie zaprzęgi z saniami. Ja ostatni raz podium i złoty medal w Mistrzostwach Europy psich zaprzęgów wygrałem w 2016 roku w Norwegii. To było dawno. 7 lat byłem bez medalu. W 2022 roku, w ubiegłym roku, w Norwegii byłem czwarty na Mistrzostwach Świata. Nie byłem faworytem tych zawodów. Jechałem tam tak naprawdę, żeby trochę odpoczęła moja głowa, moja psychika pomiędzy wyjazdami do Ukrainy, żeby dalej się skupić na sporcie, żeby też pokazać temu mojemu środowisku sportowemu, halo, halo, Tracz jeszcze jest, się ściga. Nie liczyłem na żaden wynik. Mówię, startuję, pokazuję się, że jestem. Byłem w niezłej formie, moje psy również, ale mieliśmy bardzo mało godzin wypracowanych na śniegu, bo wiesz, i ja muszę się przyzwyczaić do śniegu z kół i moje psy muszą też poczuć śnieg pod łapami. To jest inne bieganie. Nie mogę powiedzieć, czy jest szybsze, czy jest wolniejsze, dlatego że to bieganie jest zależne od rodzaju śniegu. Rodzajów śniegu mamy setki. Możesz pogadać kiedyś z narciarzem biegowym na ten temat. I nigdy nie wiesz, na jaki trafisz. Dokładnie. Czasami jest tak, że różny rodzaj śniegu jest w różnych warunkach trasy. Na przykład w miejscu zacienionym przez cały dzień w lesie ten śnieg jest inny, jest bardziej zmrożony, jest twardszy. Na odcinku, gdzie jest odsłonięty teren, kiedy dochodzi więcej słońca, śnieg może być bardziej miękki, szybciej się topić pod wpływem ciepła, które wytwarza płoza ślizgająca się po śniegu, więc jakby ten śnieg jest różny, tego trzeba się nauczyć, przyzwyczaić i psy muszą się nauczyć pracować na śniegu i ja. Ja miałem w tym roku, nie skłamię jak powiem, że nie więcej niż 10 treningów w warunkach śnieżnych z moim zaprzęgiem, z czego połowa w warunkach pod Gdańskiem w tragicznym śniegu, wolnym, ciężkim, nieubitym. No i kilka dni treningowych na Łotwie, na trasie biatlonowej, na profesjonalnej, przygotowanej trasie pod nasze psy zaprzęgowe. Pojechałem do Szwecji totalnie luźną głową. Nie zawsze mi się to zdarza. Nawet nie skupiałem się. Ja bardzo często robię sobie wizualizację trasy i wyścigu przed zawodami, taki mentalny trening. Wiesz, zamykam oczy przed snem i przyjeżdżam, zanim zasnę, ja potrafię tą trasę przejechać ze 100 razy. Każdy zakręt,
każdy moment, kiedy się odpychasz, kiedy pracujesz, kiedy biegniesz, pchając sanie pod górę, kiedy składasz się na zjazdach, to wszystko pracowujesz sobie w głowie przed startem. I to robię systematycznie od lat, bo to jest doskonała metoda taka treningowa i przygotowująca ciebie do ważnego startu. Odsuń minimalnie mikrofon od ciebie. Super. I tutaj zrobiłem to trochę na odwal. Naprawdę byłem tak zchillowany, bo wiedziałem, że nie muszę walczyć na najwyższą lokatę, więc... Wiedziałeś, że nie musisz walczyć, czyli że ci nie zależało, czy już... Nie zależało. Znałem swoje miejsce i wiedziałem, że jak rok temu byłem czwarty, poświęciłem więcej czasu na treningi, a w tym roku mam mniej czasu pracy na śniegu z moim zaprzęgiem, no to nie jestem w stanie walczyć z czołówką światową, która siedzi na śniegu od października, na przykład z Skandynawowie. Albo mistrz świata z ubiegłego roku Andrzej Drabik ze Słowacji, który mieszka w Tatrach. Trenuje w Tatrach. No to gdzie? Ja z Podgdańska, tak? Gdzie mam 3 dni pluchy. Jakby ciężko w ogóle porównywać ilość treningową, którą ty możesz wykonać. No, ja wykonałem dużo tych treningów, ale w warunkach błotnych, dosłownie na sprzęcie kołowym, na rowerach i wózkach kołowych. I kondycja moja była dobra, kondycja moich psów była okej, okay, naprawdę była niezła, ale nie byliśmy gotowi na te warunki. I słuchaj, przychodzi dzień wyścigu, przed dzień wyścigu wizualizuję sobie tą trasę dosłownie 3-4 razy tak na odwal, żeby odwalić schemat. Nie skupiam się na tym za bardzo. Ty już znałeś tą trasę. Tak, ja przejechałem trasę 2 dni przed startem z moim zaprzęgiem. Mhm. Czyli przejechałem ją tak powiedzmy na 80-90% możliwości fizycznych moich i moich psów. Przeleciliśmy tą trasę, psy nauczyły się zakrętów, poprawnie tą trasę pokonaliśmy. No i przychodzi dzień startu, tak? Czyli dzień przed startem smarujemy płozy, czego to ja nie potrafię robić. Pozdrawiam serdecznie Jiri Trinka z Czech, doskonały zawodnik, już starszy pan w tym momencie, ale doskonały waxman i serwis. Woskiem to się robi? Tak, specjalnymi woskami, proszkami, fluorami, posmarował, przygotował mi płozy, więc wiedziałem, że płozy są w dobrych rękach. Mało tego, dał mi swoje płozy, bo powiedział, że moje na te warunki są za długie, dał mi 20 cm krótsze, powiedział, że za dużo jest zakrętów, na tych płozach będzie się źle jechało. Dam ci swoje, jeszcze posmarował. Mówię, dobra, dzięki Irka. Dał mi płozy, wystartowałem. Jazda indywidualna na czas. Dystans 10,2 km i lecisz na czas, nie znając wyniku i możliwości innych zawodników. Czyli wykonujesz robotę od jednej kreski do drugiej na pełnym gazie, nie wykonując żadnych błędów. Teraz jak wygląda taki wyścig? Sam czy z innymi zawodnikami na nie, raz? Nie, właśnie jazda indywidualna na czas. Czyli startujemy, zawodnicy startują w pierwszym dniu, na pierwszym etapie losowo. Jest losowanie. Ja startowałem akurat drugi. A pierwszy startował Andrzej Drabik ze Słowacji, zeszłoroczny mistrz świata. Gość, który naprawdę w zeszłym roku nieźle powymiatał i nie miałem do niego podejścia, bo traciłem w granicach 15 sekund na 7, 8, 9 kilometrach do niego na takich dystansach. I 3, 2, 1 start. Startujesz 4 psami zaprzężonymi do twoich sań. Sanie są z włókna węglowego, które ważą 9 kg. Pierwsze 100 metrów odpychasz się jak na hulajnodze nogą, żeby złapać 40 na godzinę. Nie Czyli więcej. Pomagasz psom pomagasz na początku. Pomagasz psom cały czas. Składasz się w pierwszym zakręcie, dociskasz pałąk do brzucha, kładziesz się na przedniej części sań, żeby lepiej był dociśnięty przód sań, żeby one chodziły lepiej z zakręty. Balansujesz się, bo sanie się zginają pod kątem 45 stopni w zakrętach, więc kładziesz te sanie w zakrętach, żeby szły po idealnej linii jak psy, bo pies lepiej niż kubica tnie każdy zakręt. Jak on się nauczy już trasy, to po prostu genialnie wchodzą w zakręty. Kładziesz sanie na zakrętach, w lewej ręce masz linę asekuracyjną, jakbyś spadł sań, ale jednocześnie ta lina służy do podnoszenia liny głównej. Bo sanie tracą sterowność, kiedy stracą ciąg. Czyli jeśli na przykład na zjeździe, a to jest bardzo możliwe, że na zjeździe nie dohamujesz sań i sanie zaczną być szybsze od psów, to one tracą stabilność. I wtedy liny się luzują. I pies... Czyli one są stabilne tylko wtedy, kiedy są ciągnięte przez... Dokładnie. Bo w momencie, kiedy ty się odpychasz i pomagasz, tak zwane kiki robisz, odpychasz się nogą, to sanie minimalnie przyspieszają, ale odciążasz psy i psy też przyspieszają. Więc im pomagasz. Ale na zjazdach liny mogą się poluzować, więc lewa ręka cały czas kontroluje linę główną, żeby była napięta, więc jeśli liny się luzują, pies może wpaść, zaplątać się w te liny, więc lewą ręką podnosisz cały czas linę, kontrolujesz. Podnosisz tam ten luz, który się robi. Tak, ten luz, który się robi. Dociągasz go ręką, tu jedną ręką pracujesz, drugą trzymasz pałąk. A w prawej ręce masz kolejną linkę, którą sterujesz dziób sań. Jeśli jest odcinek na przykład prosty lub jest podjazd, to podciągasz dziób sań, żeby był mniejszy opór. Natomiast kiedy masz ostre zakręty, to kładziesz dziób sań, żeby przód płuc wchodził w śnieg, żeby lepiej się ślizgały w zakrętach, żeby nie uciekały driftem, żeby szły po innej linii. No i taką robotę wykonujesz z psami non-stop, na każdym odcinku się odpychasz, na zakrętach kładziesz się w saniach, na podbiegach, jak prędkość spada, pomagasz psom, pchając sanie, biegniesz razem z nimi. Krótko mówiąc, biegniesz razem z nimi, bo jak masz 15 na godzinę,
do po cholery stać na stanie i patrzeć. Nie mówimy, ja nie mówię do przodu, jak Abelard Giza zawsze mówił szybciej, szybciej. To oczywiście był żart z jego stand-upu. Nie mówi się szybciej, szybciej. Absolutnie. Tylko wypowiadam kilka podstawowych komend lub kilka gwizdów, żeby zwrócić uwagę, jak moje psy na przykład się rozkojarzają czymś, ale generalnie to jest niepotrzebne. Wpadam na metę pierwszego etapu, zmęczony jak moje psy i kumpel do mnie krzyczy: Igor, masz 29 sekund przewagi nad Andrzejem Drabikiem. A ja mówię... 29 sekund przewagi. Wcześniej miałeś 15 straty. Ja mówię, nie rób sobie jaj ze mnie. Mówię, bo ledwo żyję jeszcze. Mówię, taki żarty to później. Igor, masz 29 sekund przewagi. Ja mówię, skończyłeś już? Komuna, bo to kumpel Maksywek, komuna. Mówię, komuna, daj spokój. I patrzę na tablicę wyników. Mówię, shit, ja naprawdę mam 29 sekund przewagi. Mówię, ole numer. I czekam, ale wiesz, ja jestem drugi na stawce, więc ja nie wiem, co zrobią inni. Ja pomyślałem w pierwszym momencie, pewnie się gdzieś wyrżnął, pomylił zakręt, może się wywrócił, coś się stało, bo to niemożliwe. Czekam na całą, bo 18 w mojej kategorii startowało w czwórce zaprzęgowej 18 najszybszych z całego świata. To nie jest tak, że tam przyjeżdża 1000 osób. Nie, nie, to już jadą najszybsi z najszybszych. Żaden nie był szybszy. Szok. To jest niesamowite. Myślisz, że to jest wynik tego, że byłeś właśnie taki wyluzowany? Myślę, że tak. W dużym stopniu tak, chociaż oczywiście... Ja zaraz ci powiem, bo później to przeanalizowałem, dlaczego tak się stało, bo to nie dawało mi spokoju. Mm-hmm. Natomiast i to był taki dzień, bo czekał mnie drugi etap, bo ten wyścig nie składa się tylko z jednego wyścigu. Ty musisz pojechać dwa wyścigi na 10 kilometrów i suma czasów z tych wyścigów będzie decydowała o wyniku. Więc... ja nie mogę teraz dać dupy na drugim wyścigu. Więc presja to już teraz się pojawia. Kurde, taki chill, a teraz wiesz, no to dobra, okej. Okay. Szybko rozmasować nogi, dobra, okej, okay. Rozluźnić się, psy to sprawdzone. Jedzenie, odżywki, napojenie, odpowiednia godzina, czy wszystko jest na pewno dopięte. Płozy 5 razy sprawdzę, okej. Okay. Jeszcze raz trinka smaruję na kolejny dzień, czy liny wszystkie są okej, okay. Czy każdy karabinczyk chodzi tak jak trzeba, czy szelki są dobrze dopasowane. Nagle, wiesz, pojawia się presja. Mówię, kurczę, był taki chill, taki luz, którego dawno nie byłem, nie miałem, a tu teraz się trzeba skupić. No i dobra, przychodzę na... jest następny dzień, staję już trochę zdecydowanie bardziej zdenerwowany na linii startu, bo jednak trzeba pokazać, że to nie był przypadek. Mm-hmm. No i drugiego dnia startujemy według czasów zdobytych na pierwszym etapie. Czyli ja startuję pierwszy, minutę ze mną Andrzej Drabik ze Słowacji i trzeci zaprzęg norweski. I Skandynawia dopiero dalej. Reszta Skandynawii troszeczkę dalej. Jest presja. Startuję na ich śniegu, trenując na polskim błocie. Startuję i moje psy robią taką robotę, że aż się boję, że nie wytrzymają tempa. Bo mówię, naprawdę nie zwalniają. Idą pełnym gazem każdy zjazd. Czyli boję się, że się przemęczą. Tak, bo dlatego, że psim zaprzęgiem steruje trochę w ten sposób, na takim wyścigu, że łatwo możesz go spalić. Jeśli na przykład pierwszy zjazd puścisz psy 50 na godzinę, to one pobiegną. Ale tylko pierwszy zjazd. A później... przemęczą się. Nie dadzą rady do końca wytrzymać tempa. To jest trochę jak z bieganiem. Jak bierzesz na 10 km, nie możesz pierwszego kilometra pobiec, kurde. Jeśli biegasz normalnie 4 km na... bardzo szybko. Na minutę, to nie możesz pobiec bardzo szybko pierwszego kilometra. No nie ma opcji. I dlatego ja delikatnie, wiedziałem, że mam aż pół minuty przewagi. Więc każdy zjazd delikatnie zwalniałem sanie. Mówię tak, na każdej prostej pracuję ile się da. Pomagam psom, na każdym podbiegu pomagam psom, a na zjazdach nie daję pełnego gazu. Czyli delikatnie dohamowuję sanie. Bo one wtedy się tak nie rozpędzają, czyli nie biegną powiedzmy 45 na godzinę, a 42, 41 na godzinę na zjazdach. Minimalnie wolniej. Ja mówię, wolę tak, mam dużą przewagę. No, czyli bezpiecznie sobie wjechałeś. Mówię tak, wolę dojechać bezpiecznie, mam taką przewagę, że nie mogę tego schrzanić teraz. Na przykład zbyt szybko wchodzić w zakręt i się wyłożę, no i pozamiatane. Wpadam na metę i mówię, no pewnie dzisiaj czas nie był dobry, bo tak dohamowałem psy. I mam kolejne 13 sekund przewagi nad nim. Czyli już nie 29 sekund, ale 13 sekund. Czyli pomimo tego, że schamowałem zaprzęg, to i tak uzyskałem, dołożyłem mu kolejne 13 sekund. No i się okazuje, że wygrywam Mistrzostwa Świata z przewagą 42 sekund podczas jazdy indywidualnej na czas. I drugi był ten gościu, który startował? Drugi był Andrzej Drabik, czyli Mistrz Świata z ubiegłego roku, którego nie miałem podejścia w zeszłym roku. I trzeci był zaprzęg norweski. I później były różnice sekundowe. Czyli między trzecim, czwartym, piątym, szóstym też była ta sekunda, dwie sekundy, trzy sekundy. Ja odskoczyłem niemal na minutę od trzeciej lokaty, co się nie zdarzyło chyba od dekady. I teraz, wiesz, czyli to jest takie naprawdę duży... Tak, bo wiesz, bardzo często my się ścigamy na setne sekundy, na sekundę, na dwie, na trzy, na cztery, a tutaj było puch i tracza nie ma. Sam nie wiem, jak to się zdarzyło. Analizowałem to później. Musisz jeździć więcej na Ukrainę. Ta Ukraina trochę w tym pomogła, ale też trochę przeszkodziła. Natomiast to nie było cudu, to nie było żaden miracle. To była czysta fizyka. Trasa była długa. 10,2 km. Z reguły na naszych sprintach trasy mają dystans między 8 a 9. Tu jest jednak ponad 10.
Do tego szybka i uwaga, w temperaturze plus 5. Mhm. Co było, dało mi niesamowity atut. Dlatego, że ta zima była taka do dupy u nas, że moje psy biegały praktycznie cały czas w temperaturach plus 5, plus 7, rzadko kiedy spadała poniżej zera ta temperatura, nawet jak leżał śnieg. Skandynawowie trenowali w temperaturach minus 10, minus 20. Ich psy były przyzwyczajone do pracy w takich temperaturach. A tam po prostu była norweska taka, przepraszam, szwedzka odwilż. Było mnóstwo śniegu, ale w dzień wychodziło słońce. Było plus 5, plus 6. I z racji na to, że była wysoka temperatura powietrza, trasa była dość długa. Moje psy, uwaga, 4 suki, bo ja mam w zaprzęgu 4 suki. Mhm. Nie wszyscy zapchnicy tak mają. Większość używa psów albo ma zmiksowane zaprzęgi. Pies dysponuje większą siłą uciągową, ma większą masę mięśniową, jest szybszy na starcie, ma lepsze przyspieszenie, ale ma mniejszą wytrzymałość. I ty wiesz, czym więcej mięśni, potrzebuje więcej tlenu i paliwa. Mhm. I moje suki należą do suk małych, drobnych, niezbyt silnych, ale bardzo szybkich i wytrzymałych. Co się okazuje? Ja zyskałem przewagę po 8 kilometrze. Analizowaliśmy trasę, do 8 kilometra byłem tam powiedzmy w pierwszej dziesiątce. Ostatnie 2 kilometry zostawiałem wszystkich w tyle. Czyli ta wytrzymałość twoich... Te 2 kilometry więcej załóżmy tej trasy, plus dodatkowo temperatura dość wysoka, jak na warunki zimowe, spowodowało, że to były idealne warunki dla mojego psiego zaprzęgu. To ciekawe. Zawsze ktoś ma szczęście na zawodach. Tym razem ja miałem. To ciekawe. Czyli w takim razie szykujesz się na następne zawody i planujesz dobre wyniki, czy jesteś ciekawy, jak to się przełoży w następnych zawodach? Przede mną wiosna i starty w bike joringu, czyli kolarz i pies, sprinty, lokalne, więc nie nastawiam się na żadne wyniki teraz, po prostu w ramach treningu z moim klubem, z dzieciakami z mojego klubu, bo juniorzy u mnie trenują, będziemy startować. Jesień, mistrzostwa Europy będą w bike joringu i w zaprzęgach bezśnieżnych, czyli na wózkach trój- lub czterokołowych. Tutaj dystanse są krótkie, 4-5-kilometrowe. Zobaczymy jak będzie. Mam teraz całe pół roku przygotowania się do tego najważniejszego sezonu dla mnie, jesiennego. I mówiłeś, że można spaść z tych sań. Zdarzyło ci się, że spadłeś? Co się dzieje? Co się robi, jak się spadnie z tych sań? 40 na godzinę? Wiesz co, przede wszystkim jesteś na śniegu, więc jest na saniach się przyjemnie spada. Gorzej się spada na wózku trójkołowym, nie? Kiedy masz drzewa, kamienie, błoto i ziemię twardą. Ja należę do zawodników, którzy bardziej dbają o swoje psy niż o siebie, więc na moim nadgarstku zawsze jest lina sekuracyjna, elastyczna. Jak spadnę, psy nie uciekną. Teraz dlaczego? Dlatego, że jeśli one pobiegną beze mnie, one są na takim amoku i w takiej adrenalinie, że zanim zobaczą, że mnie nie ma, to może minąć 5 kilometrów. Ten sprzęt z tyłu mógłby je uderzyć. Ten sprzęt z tyłu mógłby kogoś zmieść na trasie, na przykład jakiegoś turystę. Mógłby komuś zrobić krzywdę. Mógłby sobie zrobić krzywdę, zaplątując się w liny na przykład. Więc ja mam na nadgarstku linę sekuracyjną. Jeśli spadnę, to mnie przyciągną po ziemi, taki zaprzęt przyciągnie mnie po ziemi czasami nawet 100-200 metrów, zanim się zatrzyma. Na komendę. Stop. 100-200 metrów po śniegu to nie ma problemu. To jest luz, ale po ziemi? Ja już miałem parę razy ręce połamane, żebra, wstrząs mózgu, miednicę pękniętą, więc jakby psy mnie już styrały nieźle w moim życiu. To jest naprawdę sport ekstremalny z tymi psami, z greysterami, czyli z tymi psami, które biegają ze mną, tymi sportowymi mieszankami do wyścigów psich zaprzęgów. Masz kontrolę. Jakokolwiek. Jesteś jeszcze jak worek kartofli. Możesz mieć ponaciągane mięśnie, mogą ci bark wybić, dlatego generalnie do swoją fizyczność formę trzeba trochę dbać, nie może być. Ja widzę właśnie, wydaje mi się, że ty jesteś większy niż ostatnio, jak u mnie byłeś. Przypakowałeś trochę? Nie. Tak mi się wydaje. Może byłem za bardzo zmęczony ostatnio. Nie, no cały czas trenuję, więc wiesz, są okresy mniejszego intensywności treningowej, większej. Teraz zima akurat faktycznie jest więcej na siłowni. Jestem, bo to jest okres przygotowawczy do tego sezonu letniego, który będzie, więc teraz więcej czasu spędzam na siłowni, mniej na rowerze, mniej na bieganiu, więc wiadomo, zawsze kilka kilogramów pójdzie do góry, później masa spadnie. No i teraz masz zaprzęg, który ci ciągnie jak worek kartofli. Ja wolę mieć uraz, połamany, niż żeby ten zaprzęg sobie zrobił krzywdę lub komuś. No i jest komenda stop, nie reagują, jest stop, kurwa, reagują zawsze. To mówię, bo powiadałeś, to jest genialne, po prostu wyczuwają moje emocje. I się zatrzymają, wtedy masz szansę wejść. Natomiast ja moich zawodników, na wózku tego nigdy nie robię, ale na saniach uczę zawodników, jak wracać na sanie. Na Alasce było jakieś taka, było takie przysłowie. Czyli one cię ciągną za saniami i ty w jakiś sposób szmaty. Się podciągniesz tak, na linię? Tak, na linie, masz linę na nadgarstku i one cię ciągną za saniami. I w tym momencie twoim zadaniem jest, próbując je zatrzymać komendą głosową, nie zawsze ona zadziała, po linie dociągnąć się do sań. To daleko jesteś, ile metrów za saniami? Półtora metra. Półtora metra. Po linie się dociągasz. W czasie jazdy, oczywiście, czy ona ci ślizgasz się na brzuchu za saniami, dociągasz się do sań,
Sanie przeważnie są wtedy przewrócone na boku, leżą. Musisz je postawić w czasie jazdy, tak? I rękoma użyć hamulców nożnych, dohamować sanie i według pewnego schematu wrócić na sanie bezpiecznie i skontrolować zaprzęg. Czemu 1,5 metra za saniami? Czemu nie robisz sobie tak, że jesteś na dosłownie, że wystarczy się, że się podciągniesz i złapiesz sanie? Czyli no, żeby się nie pobijać w trakcie upadku. I też ta lina jest jednocześnie liną, ona jest elastyczna, żeby mi nie wyrywało ręki, tak? Jest liną kontrolującą. Na przykład wyobraź sobie sytuację, zaprzęg ci się zaplącze. Zaprzęg jest dość długi, ma kilka metrów długości, w zależności ile masz tych psów w zaprzęgu. Ale jeśli powiedzmy pierwszy pies zaplączać musi linę wokół łapy, on się sam nie rozplącze. Musisz zatrzymać sanie, masz tak zwane ręczne, czyli taką kotwicę śnieżną przy saniach, aluminiową, którą wbijasz w śnieg i sanie są jak czekanem troszeczkę. Zaciągnięte w śniegu. Idziesz, nie zdejmując liny asekuracyjnej z nadgarstka, podchodzisz do psów i w tym momencie masz zasięg tak duży, że możesz podejść do pierwszego psa. Bo wyobraź sobie, gdybyś tej liny nie miał i nagle psy by coś, jakiś impulsu dostały i by ruszyły. Kotwica by się wyrwała ze śniegu i ty jesteś bez zaprzęgu. Czyli nie kończysz zawodów, a na lasce było takie powiedzenie, tracisz zaprzęg, tracisz życie. No bo tam faktycznie można było stracić życie, bo to był twój jedyny środek lokomocji. Natomiast u nas no, tracisz wynik sportowy, tak? Jesteśmy sportowcami, ścigamy się sportowo. Jak się wywrócisz, nie ma szans, żeby wygrać, nie? Chyba, że wszyscy musieliby się nie, wywrócić. Nie, nie ma szans. Chociaż ja startowałem jeszcze po tym moim złotym medalu Mistrzostw Świata, jeździłem dalej na czas, wystartowałem jeszcze w mass starcie. Mass start to jest wyścig, tam się zgłaszają tylko chętni. To jest taki duże show tak naprawdę, przypadkowość dużo tego wyścigu. Tu się zgłosiło 14 zawodników, którzy startowali z jednej linii startowej. 10 kilometrów i wszyscy razem. To jest, kurde, taka adrenalina. Uwielbiam ten wyścig. On jest naprawdę niebezpieczny czasami, bo uwaga, niebezpieczny dla nas zawodników. Ja nie wiem, jak psy są tak ogarnięte, mają tyle lepszy refleks i tyle są sprawniejsze od ludzi. Giętkie są też. I wiesz, one tam omijają wszystkie przeszkody, to my się rozwalamy. Ja pamiętam, że powiedzmy, nie wiem, pierwszy raz w mass starcie startowałem w 2007 roku w Norwegii. To do tamtej pory mam tych kilkanaście mass startów takich prestiżowych za sobą. 50% nie ukończyłem w ogóle. Rozumiesz? Gdzieś lądujesz na drzewie, gdzieś w zaspie i tak dalej. No i tutaj wystartowałem, jechałem na 6 lokacie, widzę pierwszego, ja mówię, wszystko jest pod kontrolą, mogę dohamowywać sanie, więc mam moc. Okej, okay, na tym tak sobie myślę, już plan. Teraz będę kasował tego, tutaj będę tego wyprzedzał, tu będę tamtego wyprzedzał. Na tym podbiegu spróbuję zrobić ostatniego, bo czuję, że mam moc. I nagle wchodzę w zakręt i mój lider, jeden z moich liderów, pies, który jest z przodu, za bardzo ściął zakręt. A teraz tak, śnieg ubity jest tylko na tym głównej trasie. Pobocze jest miękkie. I pies stanął łapą, nie wiem, 5 centymetrów poza ubitym śniegiem. Potknął się, zrobił fikołka, cały zaprzęg się zaplątał. Ja zrobiłem przy pełnej prędkości 180 stopni, zaprzęg mi obróciło i patrzę, wszystkie psy splątane. No to szybko, kotwica. Zresztą fajny film z tego nagrałem, gdzieś tam na moich socialach lata. Kotwica w śnieg i szybko do psów. I w tym momencie, jak byłem na 6 pozycji, wszyscy mnie wyprzedzili, którzy startowali za mną, tak? Bo mi to zajęło minutę, rozplątanie wszystkiego. To i tak no, szybko. No, ale mówię, dobra, jedziemy dalej, bo to wiesz, wiedziałem, że już jestem złotym medalistą. Co mi to szkodzi? Bawimy się dalej, po prostu ogień. No i do mety wyprzedziłem, wyjechałem na 6 pozycji. Zabrakło mi 52 sekund do wygrania tego wyścigu, a straciłem minutę na rozplątywaniu. Było wspaniale. Mhm. Widać, jak ty o tym opowiadasz, że to jest po prostu dla ciebie totalna pasja chyba. Ty opowiadasz o tym z taką zajawą, że też się fajnie tego słucha. Bo wiesz co, no, to jest niesamowite. Ja cię kiedyś zapraszam na trening do mnie. Po prostu nawet byś przyjechał do mnie, zobaczył, jak te psy pracują. Nie? To jest taki stado kumpli, którzy gadają do ciebie trochę innym językiem, ale jak nauczy się z nimi komunikować, to jest po prostu czat. Ja bym w zimie pojeździł, ja bym chciał zobaczyć w zimie. Wiesz, że ja w niedzielę, dzisiaj jest plus 15. Dwa dni temu w niedzielę było minus 4. Ja w noc o 22 robiłem ostatni zimowy trening. Wziąłem sobie 6 swoich greysterów do lasu, wypuściłem je luzę, pobiegały, rozgrzały się, zrobiły siusiu, poobierałem wszystkim szelki, podpiąłem do zaprzęgu i jazda na 10 kilometrów. Coś wspaniałego, taka robota. Widziałem, że do tej pory pod jednym z naszych postów ludzie się tam obrażają bardzo na to, co ty powiedziałeś o tym, jak traktujesz swoje psy, jak się pokłócą chyba, tak? Dobrze? Tak, ale wiesz co, to było trochę twojej winy w tym, nie chciałem tego wytykać, bo była mojej winy? Wyrywane z kontekstu było, wiesz, o to chodzi. To było trochę wyrywane z kontekstu, nie było historii do tego, a ludzie lubią usłyszeć to, co chcą usłyszeć, nie? I,
Ale dobrze, bo to była... Ja nie boję się takich dyskusji, chociaż dużo ludzi mnie obrzuciło błotem. Jest, ja bym chciał zdementować. To jest wina Instagrama, bo nie pozwalają mi stawiać rolek dłuższych niż minuta. Masz rację, dobra, to jest ich wina. Tak, to wszystko przez Instagram. Ja bym bardzo chętnie wstawił dłuższy. W każdym bądź razie, tak, faktycznie, czasami jak masz 100 do 15 pracujących greysterów, psów, których ociekają adrenaliną, cały czas potrzebują coś robić, potrzebują kupę roboty, i ale ja jestem szefem w tym stadzie. Ja wiem, że są teorie. Jest teoria, została zdemontowana teoria dominacji. Czyli to, co ty mówiłeś, że tak, tam przyciskasz psa? Że nie ma jakby osobników alfa w stadzie. No u mnie w stadzie jest hierarchia, ja jestem osobnikiem alfa, moje psy mają odpowiedni... One mają swoją jakąś tą gradację stopnia, powiedzmy, wojskowego, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Natomiast faktycznie są pewne prawa, które się rządzą w tym stadzie. Okej, nie nazywajmy tego dominacją, nazwijmy to oportunizmem. Mhm. Tak kombinują, żeby osiągnąć swoje, że czasami agresja jest jednym z narzędzi. I ta agresja może być wobec tych psów. Między sobą. Wobec mnie nie ma agresji. Jestem na tyle silnym osobnikiem alfa, że mam takie porozumienie z tymi zwierzętami moimi, że one nie są agresywne wobec mnie, ale mogą być agresywne wobec siebie, na przykład czasami przeze mnie. O zazdrość. Albo o swoje miejsce w stadzie, o miskę, o budę, o cokolwiek. Czasami każdy z tych organizmów jest inny, to są żywe organizmy, każdy jest inny. I czasami, żeby nie zrobiły sobie krzywdy, to ja muszę być bardziej agresywny. Wyobraź sobie, że rzuca się do gardła, rzucają się na siebie dwa psy. Pięć patrzy. Jeśli ja w tym momencie ich chamsko, brutalnie nie rozdzielę, to się reszta może dołączyć. Będzie jeszcze gorzej. One ważą po 30-35 kg. To nie są oczywiście rottweilery czy jakieś inne alabaje, które ważą po 60-70 kg. A ci ludzie, którzy komentują, twierdzą, że jak to się powinno rozwiązać? Nie, nikt nie powiedział, jak to się powinno rozwiązać. Aha, czyli rozumiesz. Nie tak, ale wiemy jak. Tak. No nie, nikt nie powiedział. Także tak. Łapię, tak z reguły. Łapię psa pod brzuch, odciągam go za łapie. Jeśli jestem z drugą osobą, to odciągamy psa za brzuch. Jedyną bezpieczną metodą jest odcięcie tlenu psu, czyli lekkie podduszenie. Możesz to wykonać smyczą, możesz sznurkiem, linką, możesz to zrobić ręką. Jeśli pies ma wielki kark, to nie da rady. Moje psy mają długie szyje, jest to trochę łatwiej. Mogę mu takie duszenie lekkie założyć, troszkę tlenu do mózgu nie dojdzie i puści. Jeśli złapał, dostał szczękę ścisku, puści. I to jest bezpieczne, bo jak ja słyszę, polej go wodą, albo dezodorantem nawet słyszałem takie opcje. No, paralizator też jest niebezpieczny, przez krzywdę możesz temu psu zrobić. No, bić go nie ma sensu absolutnie, bo nie dość, że wzbudzasz dodatkową agresję, to jeszcze zrobić temu psu krzywdę, a on podczas wyrzutu adrenaliny nic tak nie będzie czuł. Ale to nie rozumiem naprawdę, bo tam było, ja nie czytam tych komentarzy, ale widzę, że tam jest burza i że ty czasami coś tam odpisujesz. Tak, czyli bo jakby oni się to wyświetlało. Nie zaproponowali ani jednego innego rozwiązania? Bo to dla mnie trochę aż... Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek zaproponował jakiekolwiek rozwiązanie, tylko że to, że ja dociskam psa kolanem do ziemi, bo jeśli go tego agresora odciągnę, w końcu puścił, on chce jeszcze wystartować do mojego psa. Znaczy, no to co moje psy? Do drugiego psa. No to ja w tym momencie siadam na nim, dociskam go kolana na ziemię, siadam na tym psie z całej siły, bo to są naprawdę, może nie bardzo ciężkie psy, ale potwornie silne. Plus jak są agresywne, to jeszcze te siły. Uspokój się, wydrę gębę, psy do siebie szczekają. Ja szczekam do nich, tylko w swoim języku. Zawsze mówię, że łatwiej nauczyć się nam szczekać, niż psom mówić. Więc zacznijmy mówić ich językiem. Dociskam go do ziemi, mówię, mówię, stary, już wyluzowałeś? Uspokój się. Cisza. I on, wiesz, parę oddechów jeszcze, po minucie schodzi z niego. Okej, zeszło powietrze, mówię, wstawaj. Zaprowadzam go przeważnie wtedy na przykład do klatki w moim samochodzie albo do przyczepy, gdzie mają swoje boksy. Tam jest cisza, tam jest ciemno. Na godzinkę pośpi, leżakowanie, dojdzie do siebie. A później, co jest najważniejsze po tym takim zdarzeniu? Żeby one szybko zapomniały o tej agresji wobec siebie. Nie zawsze to da się zrealizować, ale wspólny, pozytywny bodziec. Na przykład wspólne żarcie, wspólna piłeczka, zabawa albo wspólne wyjście na trening. Czyli nawet po tej całej sytuacji, jeśli ty go odprowadzisz i później te psy się spotkają, one mogą znowu się na siebie rzucić? Mogą, oczywiście. Mam takie dwa samce, syna i ojca, Jamala i Carbona, które pracują dobrze, ale nie mogą być na inne wybiegu. Są rozdzielone, bo ojciec z synem cały czas rywalizuje, nie? I potrafią sobie nieźle wpieprzyć. Nie? To się zdarza, powiedzmy, raz na rok, tak? Bo nie dopuszczam do tych sytuacji, ale parę razy się zdarzyło, więc muszę uważać. Natomiast żeby uświadomić słuchaczom, jak psy sportowe pracujące są odporne i silne, to zaraz się pozostawię następne komentarze. Czasami się zdarza, że one jak się jeden drugiemu złapie za łapę, czy za ucho, czy za łeb, to sobie coś rozetną. Skórę sobie rozetną przeważnie, tak? Bo tam nic poważniejszego się nie zdarzyło.
to ja idę momentalnie po tej sytuacji, jak je rozdzielę, biorę jednego do siebie, tego, który jest ranny, wysiadaj, dawaj łapę, odkażam ranę, biorę nici, szyję na żywca tego psa, 5, 6, 7 szwów zakładam. One nie uciekają, jak je szyjesz? Nie, mówię, dawaj łapę. On tylko patrzy, daje łapę. I tak o, jak szyjesz? Tak. Ja mówię, nie ruszaj się. Zakładam mu 6, 7 szwów, no to przeważnie jest kilka szwów dosłownie, bo skóra rozcięta, antybiotykoterapię wprowadzam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy je będzie niezbędne, nie robię tego profilaktycznie. Jeśli widzę, że tam rana się paprze, brudzi, to wtedy dołączam antybiotyki. Nie używam lignokainy, która podczas odstrzykiwania ból lignokainy z znieczuleniem jest bardzo duży, bo to rozszerza tkanki, rozpycha tkanki i do tego jeszcze zwiększa krwawienie. Więc dużo mniej boli przebicie skóry igłą, czy oczywiście nićmi chirurgicznymi. Tak? Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Jak te psy się gryzą, one mają, co one mają na celu? Ustalenie hierarchii? Nie wiem, prawdopodobnie. One, tak bo mówisz, że tylko rozgryzają sobie skórę, więc one nie mają chyba takiej intencji zabić tego drugiego psa, bo mocno skrzywdzić, tylko chcą po prostu się poszarpać. Wiesz co, jeśli pies łapie psa za podbrzusze, za podudzie, to jest taka, czyli atakuje psa, kiedy on leży na ziemi, atakuje go w tą miękką część, gardło, podbrzusze, to jest już niebezpieczne. Znaczy, że tutaj puściły nerwy i faktycznie chce zrobić sobie krzywdę. Ale bardzo często jest tak, że pies psa dominuje i karci. Jeśli go w łapę ugryzie, w pysk go ugryzie, w ucho go ugryzie. No to jest na zasadzie, wiesz, co ty robisz? Ja tu rządzę, nie? Bo one tak między sobą bardzo często rozmawiają. I agresja jest jednym z metod. Oczywiście robimy wszystko, żeby ją, tą agresję wyeliminować totalnie, ale nie zawsze się daje. Mamy 15 żywych psów, które są w różnym wieku, w różnym stopniu hierarchii w tym stadzie. I to jest żywy, te stado jest żywym organizmem, gdzie każdy element jest inny. I to razem funkcjonuje, tak? I to, żeby tak naprawdę dajesz im robotę, dajesz im zajęcie, jest okej. Okay. Najtrudniejsze momenty są takie, kiedy na przykład u suk w drugim końcu jest cieczka. No to chłopaki wtedy, wiesz, tak chodzą. Cwaniakują, jeden drugiemu chce przyłożyć. Albo jakieś takie zdarzenie, wiesz, czasami agresję budzi agresję obok. Jakieś taką sytuację, miałem taką sytuację, że na zawodach tam dwa psy obok się pokłóciły między sobą, przed startem jeszcze, tak? To moje w tym momencie zaczęły już się sadzić do siebie. Monkey see, monkey do. No, dokładnie tak to działa. O, wspominałeś mi o sytuacji, kiedy twoje psy zaatakowały jakieś inne zwierzęta, kozy z tego, co kojarzę. Opowiadaj. Słuchaj, wyobraź sobie tak. Cofamy się 20 lat wstecz, jest 2003 rok. Ja naprawdę stawiam pierwsze kroki w psich zaprzęgach. Mam dwa swoje psy haskie, dwa kolejne pożyczam. Wtedy jeszcze z haskimi się ścigałem. Trójmiejski park krajobrazowy, piękny las przy Gdańsku. Tam trenowałem, bo tam mieszkałem w Gdańsku. Wielkanoc. Robię sobie trening w lesie. Husky jak to husky, trochę dzikie psy, nie do końca takie chętnie współpracujące z człowiekiem, dość pierwotne instynkty mają. Po treningu dwa z nich mi uciekły. Dwa zapakowałem już do samochodu, dwa zwiały. No i słyszę jakieś hałasy, krzyki, piski. Patrzę, biegnę na taką polanę koło lasu. Jakiś miejscowy, tam było takie domki wiejskie na obrzeżach tego lasu, wypasał sobie w lesie kozy. Bez ogrodzenia żadnego. A husky, jak to husky? Kto ma husky, to mnie zrozumie. Instynkt łowiecki mu się włączył. I próbują te kozy zamordować. Ganiają do rzeki, do jeziora, rozpychają, te kozy rozbiegają się. I patrzy, jeden hasior leży na gardle, już morduje mi jedną kozę. Mówię, ja. A ludzie stoją i patrzą i krzyczą. Ja podbiegam. To jak wilki normalnie zaatakowały, nie? Zrywam tego huskiego z tej kozy. Drugiego łapię za karki, jednego biorę za karki, uciekam z nimi. Za las. Tak, za obrożej do samochodu. Samochód stał kawałeczek dalej. No ale mówię, kurde, ta koza tam leży, krwawi, ludzie stoją, będzie afera zaraz. Ale zawsze dobrze przygotowany jestem do takich sytuacji. Zawsze od lat mam z sobą wyposażenie medyczne w samochodzie, czy na treningu zawsze apteczka w pełni wyposażona. Podstawowe przeszkolenie weterynaryjne i medyczne, i ratownicze również mam w swoim życiu, więc biorę tą apteczkę dużą, biegnę do tego stada kóz. Instynkt dosłownie, tak? Ludzie dalej tam stoją, ja podbiegam do tej kozy, ona leży na ziemi, gardło rozprute. Mocno rozprute miała? Tak, ale skóra. Wiesz, skóra. Wyglądało to źle, natomiast tam... Rozcięta skóra, czyli rozcięta dużo krwi, ale... Dużo krwi, ale tętnice całe, tchawica cała. Mówię, pierdnicze, ludzie mi patrzą na ręce, co robić.
Wyciągam wszystko, co mam z apteczki. Momentalnie. I ile lat wtedy miałeś, plus minus? No czekaj, 2003 rok, 26. 26 lat miałem wtedy. Zakładam, nie wiem, naście, jak nie 20 szwów na szyi tej kozy. Zastrzyk z cyklonaminy. Zastrzyk z antybiotyku, jak i przeciwzapalne. To już wtedy całkiem ogarnięty. Tak, już wtedy ogarniałem podstawowe sprawy medyczne, bo jest przeciwuczo dużo, nie? Podałem leki przeciwkrwotoczne, antybiotyk, jakieś leki przeciwzapalne, postawiłem tą kozę, ta koza tak stała. To jest straszne, co opowiadam, no ale tak było. I w tym momencie, co się dzieje? Ludzie zaczynają być mi brawo. Zaczynają być mi brawo i mówić, Boże, jak dobrze to był pan weterynarz. Ja mówię, dziękuję. Nikt nie wiedział, że to były moje psy. Jadę do samochodu i w długą i wiele miesięcy się tam nie pokazywałem. Nie pytaj mnie, czy koza przeżyła, nie wiem. Okej, okay. Ale to jest hardkorowo. Wiesz, jak unikać takich sytuacji teraz już? Nie mam husky. Husky są takie agresywne? Nie żartuję. Tak, moje psy, te mieszanki psów myśliwskich, Greyster, bo Greyster to jest mieszaniec wyżła z hartem. Najczęściej. One są pozbawione agresji przez wiele pokoleń, wiesz, bo to są psy, które pracują w zaprzęgach. Więc nawet jak one dogonią mnie, gdzieś tam luzem je puszczałem w lesie, one zobaczyły sarnę, dogoniają, to jest berek i wracają do mnie. A jak biegnę, jadę zaprzęgiem, oni nie reagują na żadne sarny, żadne zające, na dziki, na wilki nie reagują nawet, które widzieliśmy kilkakrotnie na treningu. Tak? One są nauczone pracy. Husky jest psem pierwotnym, który nawet to wygląda bardziej jak wilk niż taki Greyster, nie? Tak, no Greyster to, wiesz, chudy, wysoki pies z taką sierścią, nie? Także to nie mają agresji w sobie do zwierzyny. Współczuję w takim razie właścicielom husky. Ciekawe, czy to się często zdarza, że atakują jakieś zwierzęta. Myślę, że nie, ale generalnie husky mają taką wlepkę, że to jest pies, który robi swoje, który ucieka, ma właściciela gdzieś, jest powsinogą. No, parę numerów moje husky nauczyły mnie. Na pewno husky nauczył mnie w moim życiu cierpliwości i pokory. To było bardzo ważne do dalszej mojej drogi sportowej zaprzęgę. Gadałeś z tymi ludźmi w Szwecji na temat sytuacji w Ukrainie? Jak to wygląda z perspektywy tamtych ludzi? Wiesz co, nie było to przyjemne, dlatego że nie miałem z kim o tym rozmawiać. Dwie, trzy osoby na krzyż ze mną na ten temat rozmawiały. Dosłownie. Jakby nie było tematu. Nie chcieli podejmować tematu, czy nie podejmowali? Ja nie próbowałem, tak? Ja przyjechałem tam na zawody psich zaprzęgów. Natomiast jak było kilkaset osób na tych zawodach, ja tam spędziłem tydzień, to uwierz mi, że myślę, że trzy osoby ze mną podjęły temat Ukrainy. Żeby porozmawiać, żeby czegoś się dowiedzieć. Same zainicjowały kontakt. Same zainicjowały rozmowy. Bo ja nie zaczynałem z nikim, tak? Mm-hmm. Bo ja przyjechałem na zawody, jestem sportowcem. Ci ludzie doskonale wiedzą, co ja robię. Bo social media robią robotę, tak, jestem zawodnikiem rozpoznawalnym w naszym sporcie, więc doskonale wiedzą, natomiast oczekiwałem, że jednak będzie zainteresowanie. Nie ma tego zainteresowania. Rok temu było dużo większe, w zeszłym roku, na jesień, jak byłem na mistrzostwach bezśnieżnych, to było dużo większe niż teraz, czyli z każdym miesiącem to zainteresowanie spada, ludzie są zmęczeni i nie chcą już o tym chyba rozmawiać. No plus oni są dużo dalej od tej sytuacji, więc to jest trochę tak, jakby Rosja napadła na inne państwo niż Ukraina, gdzieś tam dużo, dużo dalej, to też aż tak by nas to nie obchodziło. Wiesz, bo to jest, ja zauważam taką tendencję, czym dalej na zachód, tym mniej się mówi i myśli o Ukrainie. Ale to jest fizyka, no, jakby nie było. Jak słucham podcastów w Stanach, to oni mówią, że Stany nie powinny w ogóle pomagać Ukrainie. Że jakby dlaczego w ogóle pomagamy Ukrainie? I no, mówią, że ostatnio widziałem memę, że podliczyłem sobie swoje podatki z tego roku, wiszę Ukrainie 6,5 tysiąca dolarów. Są takie memy w Stanach, więc oni kompletnie nie podchodzą do tego tak empatycznie jak my. Ale to też nie dziwnego, jak są tak daleko, to w ogóle w żaden sposób mnie to nie dziwi. Powiedz mi, jak się rozwija twoja sytuacja z konwojami, bo ostatnio się widzieliśmy, a te twoje konwoje, mam wrażenie, że to rośnie, nie chcę nazywać tego biznesem absolutnie, ale taka coraz większa akcja się z tego robi, co zresztą bardzo fajnie się ogląda. Wiesz co, no to się rozwinęło niesamowicie. Mamy marzec, ja byłem u ciebie jakoś październik, listopad, kilka miesięcy minęło, dużo się zmieniło w tym czasie. Teraz jak rozmawiamy i jak wchodziłem do ciebie do studia, rozmawiałem z moimi chłopakami, którzy właśnie wracają z Bachmutu. Byli tam dostarczyć sprzęt i samochód. Dwa samochody teraz zostawiliśmy na Bachmucie. Agnieszka z Marcinem właśnie wjeżdżają do Ukrainy w tym momencie, a 4 dni temu wrócili chłopaki, którzy dostarczali samochody dla Legionu Międzynarodowego. Więc w ciągu tygodnia mam 3 ekipy moje w Ukrainie. I to jest 40 konwój. Teraz Agnieszka jedzie 40 konwojem. Zmieniło się o tyle, że 1 stycznia, 2 stycznia założyliśmy fundację. Wiesz, rok temu to był instynkt i impuls. Działaliśmy, kupa ludzi się z nami zaczęła organizować w nasze konwoje i pomagać. W końcu były naciski od różnych formacji oficjalnych, instytucji,
Igor, załóż fundację, bo chcesz dalej działać. Co daje ci fundacja? Papier oficjalny, tak? Jesteśmy fundacją non-profit, podkreślam. Nikt na tym nie zarabia absolutnie. Możemy oficjalnie pozyskiwać środki na przykład z dużych kompanii, z dużych firm, czy nawet z państwa, czy z miasta. Właśnie tutaj pokłon do miasta Gdańska, pani prezydent Aleksander Dulkiewicz, która nas wspiera. Możemy oficjalnie pracować, czyli nie bierzemy wszystkie papiery oficjalne na siebie. Do tej pory... I zrzutki też oficjalnie do was przychodzą? Tak, już teraz tak. Już teraz zrzutki idą już na fundację. Natomiast w zeszłym roku to było tak, że myśmy się podłączali pod różne fundacje. Jak już mówimy o zrzutkach, to będą linki pod podcastem. Bardzo jak dobrze. W zeszłym roku się podłączyliśmy do różnych fundacji, na przykład do Fundacji Sprzymierzenie z Grom, z którą dalej współpracujemy oczywiście, bo chłopaki byli weterani Gromu, dalej z nami współpracują, nawet jeżdżą do Ukrainy. Tak, był ostatnio Dara ostatnio był ze mną. Dokładnie. Między innymi Daro. Mamy instytucje, z którymi pracujemy, ale możemy to brać legalnie na siebie. Czyli przyjęcie towaru i wyjazd z tym towarem za granicę i tam w Ukrainie podpisanie kwitów, komu ten towar przekazaliśmy, no to ja już nie muszę prosić instytucji ze mną zaprzyjaźnionych po znajomości, tylko sami to robimy. Żeby jakiś papier podpisali, tak, że to poszło. To jest bardzo ważne, tak, że tak jak ci już wcześniej mówiłem, naszą domeną jest, naszym zadaniem jest dostarczanie pomocy bezpośrednio, czyli do twoich rąk, jeśli ty potrzebujesz, a nie na huba pod Kijowem, do magazynu i później no chyba dadzą to komu potrzeba. Na huba, czyli mówisz jakiś magazyn. Tak, na duży magazyn. Mhm. Nie mam zaufania. Sorry, Ukraina nie ma. Dalej jest w jakimś stopniu skorumpowana. Mniej niż przed wojną, ale jest. Wiemy, że towar ginie, wiemy, że są przewały. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Chcesz pomagać? Zrób to z głową. Mhm. Byłem w takim miejscu, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Nie powiem, gdzie to było, ale były... Przechodziliśmy pomiędzy zniszczonymi budynkami pod ziemią, gdzieś na dwie kondygnacje pod ziemią, przechodziliśmy przez rozbite ściany pomiędzy jednym budynkiem do kolejnego budynku i do kolejnego budynku. I w końcu doszliśmy do pomieszczenia trochę jak w Matrixie, takiego ULA, w którym było setka osób, komputerów, wyświetlaczy, monitorów. Mówisz serio, tak jak w filmie, naprawdę? No. Takie centrum dowodzenia. Takie centrum dowodzenia. Jak na lotnisku podziemne, gdzie nie wiem, jaka część ludzi była anglojęzyczna. Nie masz zdjęć? Nie mam. Telefon musiałem zostawić przed wejściem. Wszyscy musieliśmy zostawić telefony przed wejściem do tego miejsca. I zabrali nas do sztabu dowodzenia. Większość, może nie większość, jakaś część tych ludzi to były anglojęzyczna i rozmawiałem z oficerami ukraińskimi. Mówię, jak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o nie wiem, formowanie, przygotowywanie walk, obrony, ataków i tak dalej. Mówi, mamy dwa wyjścia. Albo będziemy pod butem Ameryki, albo będziemy pod butem Rosjan. Tu wybór jest bardzo prosty. Więc nie ma się nad czym zastanawiać. Amerykanie wszystkim sterują. Oni mają największą wiedzę wywiadowczą i informacyjną. Nasze poszczególne oddziały nawet nie bardzo wiedzą, nie mają pełnych informacji, tylko wykonują poszczególne zadania. Także zdajemy się na Amerykanów i oni mają też dużo wyjścia. Większe doświadczenie, nie? Tak, no wiesz, szkolą cały czas Ukraińców, wiesz, także to reasumując jakby tą rozmowę na temat wojny i tego, co się dzieje w Ukrainie, tak, to jest wojna w jakimś stopniu Ameryki z Rosją rękoma Ukrainy. I pewnie się zakończy wtedy, kiedy Amerykanie podejmą taką decyzję. Dobra, powiedz mi dokładnie, jak wyglądało to pomieszczenie, bo jestem bardzo ciekawy. Mówisz, że była setka monitorów. To ja widziałem takie rzeczy w filmach i ja się też. Zawsze się zastanawiałem, czy to jest naprawdę coś takiego. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo myślałem, że tylko tak jest na filmach. Nie, tak jest w realu. Kurde, nie byłem nigdy, wiesz, żołnierzem, ani żadnym operatorem służb specjalnych, więc nie wyobrażam sobie, jak takie rzeczy wyglądają tak jak w filmie, jakbyś w Matrixa wszedł dosłownie. Nie? Ale oczywiście wszystko w takim polowym wydaniu, bo to w jakimś rozwalonym budynku, nie? Gdzieś w piwnicy. Dwie kondygnacje pod ziemią mniej więcej. To jest turbo ciekawe. Tak. Myślisz, że możesz o tym mówić publicznie? Czy nie obrażam się na ciebie? Wiesz co? Nie mówisz, gdzie byłeś? Nie powiem, gdzie to było i nie powiem, z kim tam byłem, tak proste. Także myślę, że możemy o tym mówić, nie? Jaki sprzęt głównie wozicie? Bo teraz te konwoje są całkiem spore, więc to nie jest tak, że wozicie tam karmę dla psów, jak to chyba się na początku zaczynało. No zaczęło się od karmy dla psów, mówię, zajmę się tym, na czym się najlepiej znam. Teraz wożymy bardzo dużo sprzętu medycznego, wozimy sprzęt wojskowy. Mamy fajny układ z chłopakami z SAS-u z Anglii, żołnierzami, weteranami.
którzy dostarczają naprawdę raz w miesiącu dużego busa towaru wojskowego. I tu wiesz, mówimy na przykład o goglach wojskowych, o Gore-Texach, o śpiworach, o norkach na śpiwory, o sprzęcie do gotowania wojskowym, o karimatach, butach wojskowych, no rękawiczkach, nawet takich drobnych szczegółach, które są bardzo, bardzo potrzebne. Mam tego całego, cały bus takim rzeczami wypchany. I wiesz, tutaj mówimy, że Ameryka i Europa pomaga. Tak, pomaga. I jednostki wojskowe, zawodowe są nawet nieźle wyposażone w Ukrainie, ale jest gro ochotników. Wojsko Obrony Terytorialnej. Te chłopaki rzucają się czasami, jak my tam przyjeżdżamy, na buty jak dzieci w Afryce na jedzenie. Przepraszam za takie porównanie, ale po prostu brakuje towaru. To tylko widać, że brakuje im butów, nie? A jak może żołnierzom innym brakować butów dobrych? No i niestety taka jest prawda, że brakuje. Więc ten towar jest cały czas potrzebny. Ostatnio w styczniu byliśmy... Tego nawet nie wiedziałem. Czyli wozicie im nawet taki sprzęt jak buty. Taki skarpety ciepłe, bo też brakuje. Że nawet wodoodporne skarpety to są w ogóle już na wagę złota. Wozimy sprzęt medyczny dla paramedyków, ale jak również dla szpitali. Wiesz, w styczniu udało się dostarczyć do Chersonia kilka aparatów USG. Wiesz, Cherson jest wyzwolony od listopada, przynajmniej ten prawy brzeg. Ten brzeg ukraiński jest wyzwolony. Po drugiej stronie rzeki Dniepru, na prawym brzegu, dalej jest okupacja. Lewa strona Chersonia, geograficznie lewa, a rzeki prawa, przepraszam, bo tak to się mówi, bo mówimy w dół rzeki, zawsze patrzymy, po prawej stronie prawa strona Dniepru jest wyzwolona od listopada. Wcześniej była pod okupacją 6 miesięcy. Wiesz, że tam było rozbojów, gwałtów i bestialstwa ze strony Rosjan, to ciężko o tym nawet mówić. Myśmy zawieźli tam kilka aparatów USG i wyposażenie gabinetu ginekologicznego, bo to były aparaty USG stricte ginekologiczne. I tam w Chersonie obecnie jest może 30, może 40 tysięcy ludzi maksymalnie, ze ponad 100-tysięcznego miasta, tak mi się wydaje, czy nawet więcej było przed wojną. Więc miasto wygląda trochę jak miasto zombie, jest miastem wymarłym, dosłownie. Zresztą zostając przy Chersoniu, to może rozwinę minimalnie ten temat. Cherson pokazuje mi, że jest 300 tysięcy, 2017. No, to widzisz. Mamy obecnie 30-40 tysięcy ludzi w Chersoniu. To był konwój, który jechaliśmy w styczniu do Chersonia. I to był ciężki konwój, to znaczy pod tym względem, że dużo się tam działo. Podczas dojazdu do Chersonia, pierwsze, gdzie dotarło do nas myśl, gdy byliśmy kilka kilometrów przed Chersoniem już, dotarło do nas myśl, że faktycznie jesteśmy w strefie wojny, w strefie zagrożonej, kiedy wiesz, nad głową, dosłownie kilka metrów nad naszą głową przyleciał ukraiński Su-27 na bardzo niskiej wysokości, poleciał nad prawy brzeg, nie wiem, czy rozpoznanie, czy coś zrzucił i na pełnym gazie wracał. I w tym czasie jechał z nami jeden z operatorów służb specjalnych GOR ukraińskich, bo z racji na to, że dość dobrze w tej Ukrainie działamy, więc mamy fajne wsparcie ze strony ukraińskich czyli służb. Czyli oni wam oddelegowują jakichś ludzi, którzy wam pomagają. Pomagają na miejscu, nie? Więc mieliśmy operatorów ze służb ukraińskich specjalnych. Powiedział, słuchaj Igor, oni latają tak nisko, dlatego właśnie, żeby być niewykrywalni przez radary rosyjskie. Nagradają na totalnie niskim pułapie, to mówimy o pułapie 20-30 metrów na pełnym gazie, czyli na prędkości poddźwiękowej, nie wiem, tam 800-900 km na godzinę. Jak przelecie obok ciebie taki odrzutowy... No słuchaj, powiem ci, on przyleciał naszym samochodem, to myśmy byli pierwsza nasza myśl, że atak rakietowy. To tak? Jest niesamowity dźwięk, co ja uwielbiam ten dźwięk. Znaczy mi się też to podoba, tak? Powiem ci szczerze, wszystko ci po prostu trzęsie tak, no, ja byłem zajarany, jak czat, nie? A z drugiej strony do mnie dochodzi, kurwa. Przecież ja wjeżdżam w strefę zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia i on... To nie są pokazy. To nie są pokazy lotnicze, ale było fajnie, nie? No i operator GOR nam mówi, że Igor, oni latają tak nisko, ponieważ boją się oczywiście zastrzelenia, ponieważ na niskiej wysokości radar ich nie wykryje. Natomiast oni się liczą z tym, że 50% wraca, 50% nie wraca ukraińskich pilotów. Dalej lotnictwo ukraińskie funkcjonuje i działa, natomiast jest bardzo ograniczone przez system dobrą obronę przylotniczą rosyjską i tak samo odwrotnie. Z drugiej strony to działa również. Także dalej Ukraina ma samoloty wojskowe. Oczywiście jest to ten sam sprzęt, co rosyjski MiG-29 i Su-27. Tam szturmowe jakieś Su-24, Su-25. I wjeżdżamy do Chersonia. Już adrenalina skoczyła, mówię, kurde, tu się coś dzieje. I wjeżdżamy do miasta zombie. No uwierz mi, że... Co masz na myśli, mówiąc miasto zombie? Oprócz tego, że zniszczone, to pustki. Wiesz, ja przez cały dzień na ulicy widziałem tak po prostu trzy starsze osoby, które... I to są zawsze pewnie starsze osoby, tak, nie? Z jakimiś tam pieskami, kotkami, które sprawdzały, co jest w śmietnikach do jedzenia jeszcze, nie? Na obrzeżach Chersonia zostawiliśmy nasze samochody i dostaliśmy samochody opancerzone.
To znaczy nie są to samochody pancerne, tylko samochody opancerzone, na przykład cywilne terenówki, które wyglądają jak cywilne, no ale wiadomo, że tam drzwi wzmocnione. Takie, szyba taka. I to chłopaki z GUR nam ogarnęli te samochody, żebyśmy tymi samochodami rozwozili pomoc humanitarną po Chersoniu, bo to mieliśmy kilka dostaw w Chersoniu. Niesamowite było to, w jaki sposób nas prowadził operator ze służb po Chersoniu. Oczywiście jeździliśmy na pełnym gazie przez ulicę, szczególnie w okolicy Dniepru, czyli przy brzegu, bo myśmy przez lornetkę oglądali Rosjan po drugiej stronie, 800 metrów od nas. Widziałem na YouTubie, masz filmik z tym. Mówię, kurczę, są blisko. Na pełnym gazie jeździliśmy przez Cherson i zatrzymaliśmy się tylko pod mostami, ponieważ na szczęście tego dnia był niski pułap chmur, było dość deszczowo i rosyjskie drony latają, które cały czas latają nad tą okolicą, nas przynajmniej mogły nie namierzyć i nie lokalizować, więc to było na tyle bezpieczne. Natomiast i tak zatrzymaliśmy się pod mostami na wydawanie pomocy humanitarnej po to, żeby nie być wykrytym przez ewentualne drony. A chłopaki z obrony Chersonia mają pod mostami powieszone zwykłe takie rybackie siatki właśnie po to, żeby ewentualnie małe drony pod most nie wlatywały i żeby się zaplątały. Zaplątały. Żeby nie mogły nic tam ewentualnie zrobić, zdjęcia czy niczego zrzucić im na głowę. Krótko mówiąc. Także, wiesz, poruszanie się po Chersoniu, gdzie ostrzał był co 4-5 minut dosłownie, generował pewien poziom adrenaliny, ale pod pełną kontrolą. A mówiłeś mi, że jeździsz w bezpieczne miejsca. Widzisz, ile się zmieniło od ostatnich paru miesięcy. Staram się jeździć w bezpieczne miejsca. Czasami jest coś do zrobienia, gdzie jest bardziej niebezpiecznie. Natomiast oczywiście poziom adrenaliny na jakimś tam poziomie pod pełną kontrolą, dlatego że ty zdajesz sobie sprawę, że nikt do ciebie bezpośrednio nie strzela. Tak? Ostrzał prawego brzegu z Rosją, z lewego, jest totalnie na ślepo. Co 4-5 minut coś spadało. Czy to grad, czy to pościsk z moździerza, czy to ewentualnie nawet ostrzał z czołgów. Ale jak spada co 4-5 minut na ślepo, no to nie strzela do ciebie, ale też ale nie strzela jest nie szansa. Do ciebie. Jest szansa, że można tam czymś dostać, natomiast... I tam też jest w filmiku, że chyba coś mówisz do kamery i nagle jest wybuch z tyłu i mówicie, że z 200 metrów dalej grad. Tak, to leżą. Faktycznie jest taka sytuacja, natomiast myśmy słyszeli jeden z wybuchów i podjechaliśmy do miejsca, gdzie zaczęło się palić, to było powiedzmy 5 minut drogi od nas, podjechaliśmy tam już podjechała lokalna straż pożarna i pocisk trafił w dom starszego pana. Taki naprawdę dom wiejski, stary. Wiejski, stary dom, w który uderzył pocisk i panu się nic nie stało. Myśmy weszli do środka, tam już straż pożarna gasiła zgliszcza. Część domu jeszcze przetrwała i mój kolega mówi do tego pana, który miał dobrą 80 na oko. Jeśli pan chce, my pana zawieziemy do podziemi Urzędu Miasta, czy do szpitala, tam dostanie pan jeździć, dostanie pan spanie. Nie, ja nic nie potrzebuję. Ja czekam, aż mnie syn wyzwoli, bo widzę, że Ukraińcy cały czas we mnie strzelają, a mój syn jest na lewym brzegu Dniepru i czekam, aż mnie wyzwoli. No i widzisz, starsze osoby ostały się w tych wyzwolonych terenach, jeszcze nie uciekły. Osoby, które stąd uciekły po wyzwoleniu, nie chcą tam na razie wracać, jest niebezpiecznie, ale niestety te osoby mają tam wyprane głowy jeszcze. Naprawdę, pomimo tego, że pociski spadają ze strony rosyjskiej, to oni myślą, że to strzelają Ukraińcy. To jest niesamowite. Czyli on myślał, że to była ukraińska rakieta? No niestety. Wygodne myślenie z jego strony. Jakie to jest uczucie wejść sobie, bo zastanawiałem się, jak chodziliście i widzieliście tego człowieka i jednocześnie jeszcze palący się budynek, który przed chwilą uderzył grad, to musi być to dziwne uczucie. Wchodzisz tam i myślisz sobie, no mocne doświadczenia mamy tutaj dzisiaj. Filmowo. No dokładnie. W pierwszym momencie, ale bardzo szybko wiesz, dociera do ciebie, bo czujesz ten smród spalenizny, czy widzisz, dotykasz i jest zupełnie inaczej. Nie wiem, to chyba zależność od osobowości, zależy to od danego człowieka, w jaki sposób na takie sytuacje reagujesz. Jakoś dość szybko potrafię przejść do rzeczywistości i pierwszy moment jest taki, czy to naprawdę się dzieje? Ale tak, no, to się dzieje na bieżąco, wiesz. Była taka sytuacja, że pojechaliśmy do starego kina, czy jakiegoś teatru, gdzie można było zjeść barszcz. Bo uwielbiam w Ukrainie zjeść barszcz. Taka barszcz tradycja, ukraiński. Oczywiście. Też powiem ci, że nie raz jadłem w Polsce lepszy. Ale okej, okay. Ukraiński też nie jest zły. W każdym razie zjedliśmy zupę w trakcie rozwożenia. W tym czasie, jak jedliśmy zupę, to coś tam słyszeliśmy jak dudni gdzieś tam w okolicy. W tym momencie dudnęło mocno i zgasło światło. No i jemy ten barszcz dalej. Się taki półmrok zrobił w tym budynku. W tym momencie panie, które były na kuchni ze 3-4, zapaliły sobie latarki czołowe i dalej robiły barszcz.
Mówię, no, jak im się nic nie zmieniło, rzeczywistość to chyba w mojej też nie, tak? No to dalej skończyliśmy jeść ten barszcz, pojechaliśmy dalej. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Dalej. Powinniście się nazywać inaczej niż pomoc humanitarna, bo pomoc humanitarna się kończy moim zdaniem na etapie ciuchy, jedzenie, a wy już robicie coś bardziej poważnego niż pomoc humanitarna. Ciuchy, jedzenie dla żołnierzy też. Tak, ale jak dowozicie jakieś takie duże agregaty, jakieś te jak to się nazywa to USG, które wieźliście do Hesenia? No po prostu aparaty USG, jak i ginekologiczne, tak? To już jest takie bardziej... Dlaczego? No dla lekarzy. Wiesz, to różne rzeczy wozimy. Ja no. Może to chodzi o to, jak ja to rozumiem w mojej głowie. Możliwe, nie wiem. Ja to tak... Ja nigdy nad tym się zastanawiałem. Jak się mówi pomoc humanitarna, co robimy, nazywajmy to... Jeśli to trzeba inaczej nazywać, okej, okay, powiedzcie mi jak. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Wyjeżdżając z Chersonia, kiedy udało nam się rozwieźć całą pomoc już humanitarną, podjeżdżamy pod nasze samochody. Ja w miejscu, w którym mnie zostawiliśmy, podchodzę i pewnie łapię za klamkę. W tym momencie opierdala mnie gość z służb specjalnych. Mówi, czekaj, odsuń się. No i czujnikiem sprawdza najpierw podwozie samochodu. Później latarką sprawdza podwozie samochodu. Ja mówię, ale o co ty się martwisz? Mówi, że ktoś mi tutaj coś podłożył, jakiś nadajnik, mówi, jakąś bombę. On mówi, no, to jest teren wyzwolony. My nie wiemy jeszcze. Tak blisko jesteśmy 800, w najbliższym miejscu mamy 800 metrów, niespełna 800 metrów do Rosjan. Non-stop są walki i próby przebicia się przez ten brzeg jakichś sił specjalnych. My nie wiemy, kto na miejscu jest swój, a kto nie swój. Sprawdził samochód, dobra, możecie jechać. To jest surrealne doświadczenie, co? Tak. Po prostu jesteś tam i doświadczasz takich rzeczy. To musi być dziwne dla ciebie na maksa. Dziwne na maksa, tak. Ale wiesz co, naprawdę jak tam jesteś, to zaczynasz tą rzeczywistość odbierać jako twoją rzeczywistość. To jest stokroć dziwniejsze, jak ja o tym mówię po. Tam na miejscu nie. To jest ten realizm, który cię otacza wokoło. Teraz mi się nawet dziwnie o tym mówi. Kurde, co to się dzieje? Jak później to analizujesz w swojej głowie. Mm-hmm. Co doświadczyłeś, co widziałeś. Bo tam przechodzisz jakby do porządku dziennego i mówisz, okej, no dobra, to są realia, w których aktualnie jestem, tak. Trzeba się zachowywać. A tutaj przyjeżdżasz i myślisz sobie, kurwa, to się naprawdę wszystko wydarzyło? Tak. No, to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. Ale wiesz co, tak wracając do rzeczy, które wozimy, to genialną akcję nam się udało zrobić razem z firmą, a tym najpierw wywalisz, z Ray Mill i z Fundacją Sprzymierzeni Grom i z Marcinem Gortatem. Już w grudniu to było. Mam to wywalić, czy nie wywalić? Nie, możesz, bo jak nie chcę ci reklamy jakieś tam wbijać, nie? Udało się przewieźć 3-tonowy generator prądu, 100 kW, dostaliśmy informację, że po ostrzale szpital w Mikołajewie nie ma wystarczającej ilości prądu. Ten szpital, największy szpital kliniczny w Mikołajewie nie funkcjonuje. No to padło hasło, okej. Okay. No i wspólna ekipa chłopaków z Gromu, sprzymierzeni z Grom plus firma Raymill znaleźli agregat. Agregat, który ufundowali, trzeba go tylko przewieźć. Tylko. 3 tony. Mówię, dobra, okej. Okay. Ile ten mój pick-up może ciągnąć? Bo sprawdzam, bo mamy parę samochodów, bus i pick-up. Pick-up jest najsilniejszy, patrzę na haku, jest napisane 3,5 tony. To chyba da radę, nie? Pojechaliśmy, zapakowaliśmy na największą lawetę w Warszawie, jaka była, wypożyczyłem. Czy to musieliście podnosić jakimś dźwigiem? Tak, dźwig trzeba było wynająć, żeby ten generator prądu postawić na tą lawetę. Gortat sfinansował nam podróż, także super Marcin. Wtedy się po raz pierwszy zaangażował porządnie w nasz konwój, naprawdę. Sfinansował cały transport tego bydlaka, bo to było olbrzymie. I ja podpiąłem to pod pick-upa i 3000 chyba tam... Nie, myśmy zrobili w jedną stronę? Już nie chcę skłamać. No, jak 3000 km w jedną stronę z 3 tony, plus tam mieliśmy ponad 4 tony na lawecie i plus jeszcze towar dodatkowy. Nie? Jak oni stracili prąd, to się dogadali z wami i wiedzieli, że wy wieziecie ten agregat, więc już nie dogadywali się z żadną inną ekipą? I... Wiesz, tak to wygląda, że z racji na to, że po roku jesteśmy już dość dobrze rozpoznawani w Ukrainie, to ludzie do nas przychodzą non-stop z pytaniami. No i my niestety wybieramy, komu pomóc, komu nie. No to jest takie trochę paskudne, nie? Mówię, nie, tego to lewamy, tutaj to jest potrzebne, nie, no ten to przesadza. Tak działamy. I wiesz, jak dostaliśmy informacje od naszych zaufanych ludzi, że szpital w Mikołajewie, nie no kurde, nie ma co się zastanawiać, jedziemy po prostu. Szpital, tak? Oni potrzebują prądu. I wiesz, to jest niesamowite uczucie, jak przyjeżdżasz, kurde, ruszasz z Gdańska, w Warszawie pakujesz generator prądu, jedziesz z tym do Mikołajewa, tam na miejscu dźwig to zdejmuje, podłączają i wszyscy mówią, kurwa, czat, Igor, dzięki, że mamy prąd w szpitalu. Tak jesteś, podłączyliśmy szpital, nie? No jak sobie oglądałem klipy z tych twoich konwoi, to tak skojarzyło mi się to z Jurkiem Owsiakiem. A nie, no nie przesadzę, nie porównuj. Nie chcę, właśnie tak spodziewałem się, że zareagujesz, ale działalność jest podobna, tak? No, skala mniejsza. No, skala stokroć mniejsza, no co ale myśmy tam 300 parę ton towaru przewieźli na razie przez rok. No, ale rozwijacie się bardzo szybko. Rozwijamy się, staramy się docierać, wiesz, tak? Czy pan Gortat kupił Javelina finalnie, czy...
Nie, to było tak. Słuchaj, nie Javelina, tylko po pierwsze, żeby nie było, bo to było zaraz po akcji z Szymczykiem. Mhm. Pojemnik po Javelinie. Pojemnik po Javelinie. Wywieźliśmy z Ukrainy. Przywiozłem go do Polski. Można sobie zobaczyć, jak Igor niesie ten pojemnik na barku. Masz chyba na Instagramie fotę z takim tak, wielkim... Tak, do TVN-u z tym przychodziłem. Do studia Dzień Dobry TVN. Wziąłem z Maćkiem Glebo-Florkiem w tym czasie byłem. Maciek wziął pojemnik po Enloe, a ja wziąłem po Javelinie, tak szliśmy przez ulicę Warszawy do studia Dzień Dobry TVN. Słuchaj, no akcja się udała. Wystawiliśmy to na aukcję. Co z tego zrobiliśmy? Wystawiliśmy to na aukcję i pierwsza kwota najwyższa, jaka wpadła, to było 10 tysięcy złotych za Javelina. No niestety publicznie pozdrowię tego pana, który zrobił wszystkich w balona. Po prostu albo to był dość podstawiony, albo po prostu nie z pełną rozumu, bo wylicytował to za 10 tysięcy złotych i nigdy tych pieniędzy nie wpłacił i zniknął i przestał odbierać telefon. Więc stwierdziliśmy, że chyba po melanżu rano się obudził, stwierdził, co on zrobił. Mhm. Ale następna osoba wylicytowała to za 7 tysięcy złotych. Druga w kolejce to dawała 7 tysięcy złotych. Javelin pojechał do tej osoby, także gratulujemy z autografem Marcina. I co za te pieniądze kupiliśmy? Za te pieniądze kupiliśmy generator diesla, który zawieźliśmy do Odessy, do szpitala położniczego. I bierzesz do Odessy, piękne miasto, tak naprawdę niedoświadczone przez wojnę, oprócz tego, że są w ciągu alarmy. Ale nie ma prądu. Ale nie ma prądu, ponieważ był ostrzał, nie jakiś bardzo duży, ale jednak celny ostrzał infrastruktury energetycznej. I ja wjeżdżam do tego szpitala położniczego, który nas prosił o pomoc. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo potrzebne dla tych noworodków. Są inkubatory również. Ja mówię, to ile macie teraz generatorów? No mamy pierwszy. Ja mówię, jak? A drugi? A nie macie żadnego zapasowego? Nie działa od miesięcy. Oh shit. I to tam na miejscu nie ma żadnych generatorów? Czasami właśnie, to mnie strasznie czasami irytuje. Tak samo te skarpetki sobie pomyślałem, przecież oni umieją szyć. Kurczę. Nie wiem, co będziecie robić skarpety. Ale wiesz co, mnie to czasami irytuje, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, że oni czasami, my musimy ich komunikować między sobą. Ja jestem w Gdańsku, nie rozmawiam po ukraińsku, coś tam powiem po rosyjsku, trochę rozumiem po ukraińsku i ja ich komunikuję między sobą, żeby się dogadali, bo wiem, że ten i ten może sobie pomóc. A ja nie muszę przyjeżdżać z Gdańska, żeby im pomagać, tak? Ale niestety czasami muszę. Więc to mnie czasami wkurza, no ale dobra, okej, okay. Generator dostali, faktycznie ten generator był cholernie potrzebny i działa, funkcjonuje. Natomiast jak przejdziesz się w nocy przez ulicę Odessy, to widzisz, kto jest w stanie zarabiać na życie. Ten, kto ma swój mały generator prądu. I masz na przykład ulicę ciemną i ulicę jasną. Na tej jasnej ulicy wieczorem jest szum agregatu, generatorów prądu słychać i na przykład każda mała, nie wiem, kafejka, kwiaciarnia, piekarnia, mały sklep spożywczy, jeśli ma swój generator prądu, no to wiesz, biznes się kręci, tak? Masz prąd, sprzedajesz, produkujesz, zarabiasz. Nie masz prądu. Jak szpital funkcjonuje bez prądu? Nie wiem. Nie wiem, jak oni dają radę bez prądu, przecież w szpitalu większość rzeczy jest potrzebnych na prąd. Natomiast każdy z tych szpitali, które odwiedziłem, a wiele szpitali odwiedziłem w Ukrainie, tak naprawdę ma swoje dwa poziomy funkcjonowania. Ten na piętrze i ten pod ziemią. Pod ziemią w piwnicach każdego szpitala porobili sale chirurgiczne, ambulatoria, sale dla chorych. Porobiono maksymalną ilość pomieszczeń zadoptowana do tego, żeby móc funkcjonować pod ziemią w razie W. Czyli kiedy jest alarm lotniczy, kiedy jest ostrzał, wszyscy uciekają pod ziemię, albo ewentualnie gdyby góra została zniszczona, to żeby mogli jakkolwiek jeszcze ratować życie pod ziemią. Wspominałeś mi też o rodzinie z Chersonia, która zakupywała telefon, próbowała uciekać przez Estonię, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam? Tak, wiesz co, mnie było taka, tak, pracujemy nad tą akcją, natomiast ona chyba, mogę teraz ją zdradzić, dlatego że ona nie dojdzie do skutku, oni już praktycznie są na wyjściu stamtąd, bo chcieliśmy dostarczyć towar przez rzekę ludziom, którzy potrzebują leki przeciwnowotworowe, jak również żywność, bo jest rodzina, pewna rodzina jest na lewym brzegu Dniepru chersońskiego, która nie została, ten brzeg nie jest wyzwolony, jest pod okupacją. Łączność z tą rodziną jest bardzo utrudniona, dlatego że mamy kontakt raz na 3-4 dni. Telefon jest przez nich zakopywany w ogródku, bo Rosjanie zabierają telefony. Nie możesz mieć telefonu, mało kto może mieć ten telefon, więc oni tylko raz dziennie się komunikują. Widziałem gdzieś nagranie, chyba na Instagramie właśnie, że pani wychodziła z domku, wychodziła, podnosiła taką płytkę w chodniku, wyciągała telefon i coś zrobiła na tym telefonie. Czyli... I wiesz co, na lewym brzegu Chersonia działa już sieć komórkowa rosyjska. Tam nie ma sieci już ukraińskiej. TBS-y rosyjskie i teraz i boimy się rozmawiać z takimi ludźmi na telefonie, bezpośrednio na telefonii komórkowej, no, trzeba by się łączyć przez
VPN, dobrze mówię? Jak się nazywa? VPN. Tak, VPN-y. Przez jakieś komunikatory internetowe, natomiast problem polega na tym, ostatnio nawet nie wiedziałem. Oni próbowali założyć Signala i wysłali mi tylko z MMS-a. Nie dało się założyć Signala. Sieć rosyjska blokuje założenie na swoim telefonie aplikacji Signal. Żeby się nie można było kontaktować. Tak. Pewnie jakoś to można obejść. Ja nie jestem informatykiem, ciężko mi o tym mówić, natomiast mówię, jakie informacje o nich uzyskałem. I na przykład te rodziny bardzo często próbują uciec przez chociażby na Krym, a z Krymu do Gruzji, z Gruzji dalej. Drogą lądową, na przykład przez Turcję albo drogą lotniczą. Powiedziałeś, że to nie dojdzie do skutku. Dlaczego? Próbowaliśmy dostarczyć im coś, nie mogło się ruszyć z tego miejsca pod brzeg Dniepru. Niestety jest tak opanowane przez wojsko rosyjskie, że nikogo nie dopuszczą. Niestety nie ma szans. Natomiast i tak Rosjanie zarabiają na tym, że pomagają ewakuować Ukraińców. Dlatego, że dla nich to jest biznes. Pamiętajcie, nie wszyscy Rosjanie są źli. To jest bardzo, bardzo ważna informacja. Nie wszyscy Rosjanie są źli. I ja z tym walczę trochę z Ukraińcami, moimi przyjaciółmi z Ukrainy, którzy mówią, Rosjan to wszystkich wytłocz, kurwa, co bestie i tak dalej. Tak, system jest bestialski, totalnie. I ci ludzie są bardzo podatni. Ale są Rosjanie o dobrych sercach. Wiem o tym, dlatego że udało się, kiedyś zostaliśmy poproszeni o pomoc w takiej akcji. Nie będę zdradzał szczegółów jakby tak wielu, ale mogę ogólnie o tym powiedzieć. Należało pomóc uciec osobie z ukraińskim paszportem z Doniecka podczas okupacji. No tam, cały czas tam jest grubo generalnie. I to było w okresie wakacyjnym. Ten człowiek ukrywał się w piwnicach starego zoo, przy budynkach administracji zoo, bo był pracownikiem zoo, ukrywał się przez kilka miesięcy i miał pod swoją opieką kilkanaście zwierząt, psów i kotów. I on powiedział, że tych zwierząt mi zostawią. Tak się z nim przez te kilka miesięcy zżył, że trzeba mu pomóc. Była ekipa w Polsce, się do mnie zwróciła o pomoc. Panie Gorze, pan pomoże. Jak? Jak ja mam z Donicka kogoś wyciągnąć? Wiesz, najgorsze jest to, że do Ukrainy jest blisko, do terenu, którego Ruscy jeszcze nie zajęli. To teoretycznie najkrótsza droga, ale tak tego zrobić nie możesz. Mhm. To jest zbyt niebezpieczne, więc zaczęliśmy planować, jak to zrobić. No więc sytuacja była zero-jedynkowa. Musisz wyjść z tej podziemi, pójść do najbliższego punktu paszportowego rosyjskiego, poprosić o rosyjski paszport, powiedz, że nie masz, czujesz się Rosjaninem, chcesz być Rosjaninem, a paszport ten swój, mówię, ukryj gdzieś, gdziekolwiek, gdzie się da tego ukryj. I on tak zrobił. W międzyczasie myśmy ogarnęli ekipę z Rosji, która za hajc wywiozła go razem z tymi zwierzętami nie do Ukrainy, tylko przez całą Rosję do Estonii. Naokoło. Była jedyna możliwość ucieczki. Łatwa. Najłatwiejsza. Podwieźli go, wszyscy pamiętaj, że każdy tam na łapówkach jedzie. Do ruskiej granicy, tam samochód już go zostawił. Teraz uwaga, on miał z sobą chyba, nie wiem, teraz nie pamiętam, około 10 psów, jakieś tam naście kotów w tym samochodzie. Powiedział, że tych zwierząt nie zostawi. No rozumiem go, pewnie też bym tak zrobił. Wywali go z tego samochodu i Rosjanie nie pozwolili już temu autu przejechać przez granicę, więc on tak, te 10 psów na smyczy, a koty w worku. Wyobraź sobie, w worku na plecach. I ten człowiek doszedł do ukraińskiej strony, przeszedł oczywiście tą granicę z Rosji do Estonii na rosyjskim paszporcie. A granice, już przejście graniczne estońskie, już wyciągnął, załóżmy, z gaci paszport ukraiński. I obecnie mieszka, udało się naszym wolontariuszom przejąć tego człowieka, mieszka obecnie w Łotwie. Gdybyś zobaczył jego zdjęcia, jak wygląda 53-latek, schowany, ukrywający 6 miesięcy w podziemiach ze zwierzakami, to ja myślę, że ten człowiek ma 93 lata, nie 53. Nie możesz tego udostępnić? Nie wiem, zapytam się. Musiałbym zapytać osoby bezpośrednio zaangażowane w tą sprawę. Nie wiem też, czy to wypada pokazywać coś takiego. Nie pokazujmy tego. To jest, nie. To strasznie wyglądał, naprawdę. Przeżył. Udało się tego człowieka wyciągnąć naokoło. Wiesz, ja mam, pomimo tego, że większość Rosjan mnie nienawidzi, ja mam cały czas kontakt z moją koleżanką z Moskwy, która jest antyputinowska i próbuje stamtąd zwiać. Mhm. A jeśli to nie uda, w najbliższym czasie to zbyt trudne. No, dosłownie tydzień temu z nią rozmawiałem, to była niesamowita rozmowa. Rozmawiasz z nią jakimi kanałami? No takimi bezpiecznymi. I powiedziała, Igor, pracuje w Domu Kultury.
Nie wyobrażasz, co się ostatnio wydarzyło. Mówię, dawaj. Przyszedł pan z Ministerstwa Kultury jakiegoś, to nazwijmy to. Chyba takie ministerstwo tam jest. Jest taki projekt, tutaj teatrzyk dla dzieci. 6-7-latków będzie tam nieodpłatnie wystawiano. No mówi, super, okej. Okay. Czy scenariusz mogę zobaczyć? Scenariusz dotyczył tego dla 6-7-latków. Jak to Rosja walczy z terrorystami, faszystami w Ukrainie i jak ratuje ludzkie życie w Ukrainie, a ten zły, zgniły Zachód i faszyści w Ukrainie cały czas atakują biedną Rosję. Ona się nie zgodziła na to. Cała jej obsługa się na to nie zgodziła. Także wiesz, mówimy tutaj już o ludziach, nie jednej osobie. Natomiast oni czekają, kiedy stracą pracę. Powiedzieli, że prawdopodobnie oni się już pożegnają z tą robotą, nie? Bo to jest tylko kwestia czasu. Mhm. Natomiast ja zapytałem jej, a ile osób w twoim kręgu jest proputinowskich? Mówi, ja nie wiem. Nikt. Nikt. Każdy z nas nienawidzi tego reżimu, nienawidzi tej wojny, tylko ona mówi tak, być może ja jestem w takim środowisku, takimi ludźmi się otaczam. To tak jak w Polsce byś zapytał, kto jest za PiS-em, a kto jest za drugą stroną. Nikt. Kto głosował na PiS? Nikt. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Tamci. No, dokładnie. Także, ale oczywiście ona powiedziała, że po prostu ludzie się boją. Mhm. Boją się mówić inaczej, bo reperkusje są potworne. Mhm. Także nawet jeśli nie są, nie popierają, to jednak wiele nie zrobią. No z tymi historiami z Rosji najtrudniejsze jest dla mnie przynajmniej z perspektywy prowadzącego to, że nikt się nijak nie da zweryfikować, nie? Że to jest, że ludzie opowiadają rzeczy, tylko że najgorsze jest to, że ludzie różne rzeczy mówią. Niektórzy ludzie lubią przekolorować rzeczy i tak dalej, więc ja to zawsze słucham o tej Rosji. Mi jest zawsze to ciężko uwierzyć, tak między nami nagrywamy to, ale no, wiesz o co chodzi. Że to jest trudne, natomiast lubię o tym słuchać, bo czym więcej wiem, tym więcej będę, wiesz, potrafił zdecydować, co mi się łączy w całość, a co mi się nie łączy w całość. Jedna rzecz mnie ostatnio zasmuciła. Ja czekam na weryfikację tego, jestem ciekaw, czy to jest prawda. Zanim pójdzie podcast, to może się dowiemy prawdy. Organizacja międzynarodowa, której jestem zrzeszony, jeśli chodzi o sport zaprzęgowy, wręczyła w tym roku dotacje i medale za Puchar Świata Rosjanom. I nie zostało to opublikowane nigdzie publicznie na stronach tej federacji, bo widocznie się tego wstydzi, ale dowiedziałem się od tego od właśnie Rosjan, z którymi mam kontakt. Mhm. Więc czekamy na potwierdzenie tej informacji. Jeśli tak, to jest strzał w kolano po prostu. To jest już kolejna jakaś tam organizacja, która próbuje zatuszować sprawę i mówić, że nic się nie dzieje. Nie. Bo na tych zawodach w Szwecji nie było żadnych. Absolutnie, bo oficjalnie są zablokowani z zeszłego roku, bo takie były naciski tych wszystkich państw, które są zrzeszone w tej organizacji sportu psich zaprzęgów, prawda? Więc to nie była decyzja jakby organizacji, tylko członków. Ale tutaj jakby prezydium tej organizacji dało dotację na zawody, bo wiesz, zawody tak zwane w Pucharze Świata w psich zaprzęgach można organizować na całym świecie. Organizujesz zawody, zgłaszasz je do punktacji Pucharu Świata i dostajesz akceptację lub nie. Rosjanie zrobili zawody w Pucharze Świata w Rosji. Wiadomo, że na ich stadionie tylko Rosjanie. Zdobyli jakąś tam ilość punktów, dostali jakieś nagrody za to, jakieś tam dyplomy, medale, nie wiem, i dofinansowanie na to jeszcze, czyli dostali akceptację związku międzynarodowego. Nie we wszystkich organizacjach Rosjanie są zbanowani. W UFC w Stanach cały czas walczą i są jedni z najlepszych, ale jak wychodzą do walki, to cała widownia buczy z tego, co obserwowałem. No. Też bym tak robił. No, więc no jednak to jest biznes i w Polsce jesteśmy bardzo empatyczni do tego. Rosja wojny. Kupuje zawodników. Ja nie wiem, czy ci to wcześniej opowiadałeś, że chcieli ciebie kupić. No. Chcieli mnie kupić kiedyś, także wiesz. Dobrze, że się nie zgodziłem wtedy na to, bo to Jezus, jak mi się źle czuł. Mówiłeś coś też o wymianie, że się wymieniałeś z Rosjanami karmą, oni ci dawali fokę. A to jest fajne. Jak pracowałem na Kareli w 2012-2014, w tych latach, tych zim, to pamiętam, jak po 3-4 tygodniach systematycznych treningów, albo cholernie mocna zima wtedy, minus 40 było każdej nocy, minus 20 w ciągu dnia. Wiesz, grejstery dość szczupłe psy, a codziennie prawie codziennie pracowały, więc traciły dość dużo energii. Spiały oczywiście w ciepłym pomieszczeniu i tak dalej, ale jechały na suchej karmie. Ja w mojej psy karmię jednak mięsem przetworzonym, natomiast, czyli tak zwaną mokrą karmą, a sucha jest dodatkiem. I chciałem im dać trochę prawdziwego mięsa, świeżego. Więc poszedłem do lokalnych Rosjan. A w jakiej lokalizacji? Karelia. Mhm. Więc mówię tym lokalesom, mówię, słuchajcie chłopaki, macie też psy? Mamy. Ja mam tam parę worków, takich ładnych, kolorowych, plastikowych worków karmy, dajcie mi trochę mięsa. Nie ma problemu, to jutro się zamieniamy. No to ja przynoszę worek karmy, a oni worek jutowy mi rzucają. Mówię, no, wysypuję z tego worka zawartość foka. Pocięta w kawałeczki? Nie.
Cała? Ale cała. Cała. Na szczęście martwa, bo nie dałbym rady po prostu. No, oczywiście, tak, zabiłbym zwierzę, jeśli nie miałbym co jeść. Lub moje psy nie miałyby co jeść, żeby uratować inne żywe istoty. Natomiast tak, nie, wolę iść do sklepu, nie? Nie muszę. Jest taka ilość przetworzonego mięsa, że nie ma potrzeby sobie zabijać po to, żeby zjeść. W naszym współczesnym świecie nie ma to najmniejszego sensu. Mówię o takim zabijaniu jak myślistwo. Natomiast oczywiście porządziłem tą fokę. Moje psy jadły to mięso przez ponad tydzień. Genialny tłuszcz. Tłuste mięso, nie? Tłuste, potwornie. Potwornie mi smakowało. Genialnie. Jadłeś sam? Nie, nie jadłem. Karmiłem moje psy. Jadłem sobie, spróbował foki. Ciekawe, jak smakuje. W zasadzie nie przyszło mi to do głowy. Nawet nie myślałem wtedy na tym. Ja miałem co jeść. Moje psy nie chciały. Chciałem lepszy dać im lepsze białko, lepszy tłuszcz. I pamiętam, że to mięso przy tych nawet minus 40, ono nie twardniało w śniegu. No ale trzymałem w śniegu tą fokę. Przez ten tłuszcz? Tak, był tak tłusty, że to mięso było mięciutkie. To jest niesamowite, rzeczywiście. Ono nie powinno zamarzać. Jak się w ogóle znalazłeś w psich zaprzęgach? Wspominałeś mi coś, że pracowałeś jako animator w Monarze, dobrze pamiętam? Wiesz co, pracowałem w organizacji, akurat to było Mrowisko, czyli to taki powiedzmy taka struktura wywodząca się z Monaru w Gdańsku. Miałem wtedy lat naście na początku. Trafiłem do takiego może klubu, nazwijmy to, sportowego, ośrodka wychowawczego, ale nie takiego, że ja byłem tam zamknięty w tym ośrodku, tylko trafiłem jako taki lider grupy, to nazwali. Ponieważ ja byłem dzieciakiem, który strasznie dużo ciekawych rzeczy robił cały czas, całe życie, czyli jakieś tam... Ty jesteś taki, że cały czas musisz coś robić. Tak, ja nie potrafię siedzieć na tyłku. Więc wspinałem się wtedy, nurkowałem, jeździłem na rowerze, wiesz, no takie rzeczy, do których potrzeba... które dostarczają duże dawki adrenaliny i cały czas jest dużo emocji. Ja byłem daleki od używek alkoholu i narkotyków. A w tych ośrodkach była młodzież albo zagrożona patologiami tak mocno, albo młodzież, która była już po odwyku i tam dochodziła do jakiejś normalnej rzeczywistości, miała ją otaczać. I ja tam byłem na początku takim animatorem takiej grupy, który takim liderem, który po prostu trochę z tymi dziećkami działał. Tak? Jak zareagowałeś, jak oni ci zaproponowali pracę w Monarze jako animator właśnie z takimi dzieciakami? Na początku to było totalny wolontariat, a później już zacząłem pracować z nimi, jak już byłem pełnoletni, miałem 19 lat, zacząłem z nimi już pracować, na przykład na obozach jako taki instruktor. Zajmowałem się wtedy wspinaczką, takim ogólnie, survival bardzo mnie kręcił, wiesz, tam jakieś nocowanie w śniegu, wiesz, jakieś budowanie igle, jakieś tam spędzanie na łonie natury kilku dni, tam bez niczego praktycznie. I ja tą młodzież zabierałem w takie miejsca różne i robiłem z nimi różne fajne rzeczy. I w pewnym momencie też zacząłem sam pracować, już na własny rachunek dla miasta Sopot, napisałem program, Pasja ten program się nazywał i to była, krótko mówiąc, duża dawka adrenaliny i emocji, zamiast ćpania i chlania. Taki był nieoficjalny przekaz tego, tak? I trafiła do mnie młodzież albo po odwyku, po detoksie, z ośrodków, która przyszła już leczenie i odwyk, no ale po takim leczeniu odwyku trzeba coś im dać, tak? Trzeba wypełnić tą lukę. Tak, dokładnie. Lub taka młodzież, która była, wiesz, z ciężkich rodzin, czyli tacy, którzy nie skończyli podstawówki, tacy, którzy gdzieś tam w chuligance lokalnej na meczach jakichś tam się tłukli, w jakichś ustawkach, tacy, którzy kradli, ćpali, handlowali. Patologia taka totalna. Bardzo fajny chłopak generalnie, później się okazało, tak naprawdę. Ale młodzież, która miała problem w życiu. Ja przez 7 lat prowadziłem program taki profilaktyczny w Sopocie dla Urzędu Miasta Sopot. Mieliśmy klub, Tracher się nazywał ten klub, sporty ekstremalne i... Nie jestem zaskoczony, że się nazywał Tracher. Wtedy jakby ta nazwa zafunkcjonowała i do tej pory funkcjonuje. I jak to obserwuję, z twojej perspektywy, dlaczego ci ludzie wybierają taką ścieżkę? Brak perspektyw, czy czemu sięgają albo dragi, albo alkohol? I dlaczego w tym zostają? Bo ja też brałem się za dragi, brałem się za alkohol, ale nie zostałem w tym. Dzięki Bogu uprawiałem sport, więc to mi... Wiesz co, mi się wydaje, że dlatego, że nie mają innych perspektyw i pomysłu. I wystarczy czasami pokazać. Pokazać, że można coś innego. I ty byłeś taką osobą, która pokazywała. Tak, z tym, że pamiętaj, że skuteczność takiego pokazywania jest znikoma. Jak ja ci powiem, że z tych wszystkich, całej młodzieży 20-30% wyszło na prostą, to jest wszystko. I ja nie wiem, czy to dzięki mnie. Część z tych ludzi faktycznie pracuje tak, jak ich nauczyłem. Bo ja wtedy zajmowałem się tak szeroko pojętą alpinistyką, wspinaczką, alpinistyką miejską i uczyłem te dzieciaki, przygotowywałem je do egzaminów. Wtedy jeszcze nie było tak zwanej IRATY, czyli taki, nazwijmy to, unijnych certyfikatów alpinistycznych, tylko po prostu Polski Związek Alpinizmu to nadzorował i my ich przygotowywałem do egzaminów i instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu ich
później egzaminowali i chłopaki zdawali egzaminy na przykład na przeszkolenie z prac alpinistycznych, z prac wysokościowych. I dzięki temu mogli nagle, mając specyficzne umiejętności, których nie każdy miał, pracować, dobrze zarabiać, do tego wykonać fajną robotę. Bo wiesz, praca alpinisty jest taka trochę, wiesz, masz 20 lat i nagle zostajesz miejskim alpinistą, kurde, na jakichś kominach, na jakichś wysokich budynkach, na jakichś antenach, masztach pracujesz. To były lata, pamiętaj, 98-2006, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak ja miałem 16-18 lat i widziałem ziomeczków, którzy się byli przyczepieni do wysokich budynków na jakichś tam takich mackach i czyścili te szyby. Nawet to zwracało moją uwagę. Myślałem, ja mógłbym tak pracować. To było coś innego, co cała reszta robiła, wiesz? I to tak, było trochę strachu, było trochę adrenaliny. I teraz ja byłem, powiedzmy, wtedy dwudziestoparolatkiem, byłem dwudziestoparolatkiem, który pokazywał tym dzieciakom coś innego, czyli nie byłem od nich wiele starszy. Ja miałem lat 25, a oni mieli lat 18-19, tak? Powiedzmy, czy tam 23. Najmłodsi mieli 16 lat w tej naszej grupie. I pokazywałeś im coś, czego oni się bali. Ja byłem dla nich autorytetem, bo robiłem coś, czego oni nie potrafili. Do tego to wyszło temu adrenalina i strach. Więc masz dla nich kontrolę przez ich strach. Tak naprawdę. Więc... I imponujesz im, bo ty się nie boisz. Tak, a oni się boją. Mówię, kurde. Wiesz, nagle masz chłopaka, byka, który się leje na ustawkach, gdzieś tam chuligan totalny, uliczny, z nożem lata i z maczetą, a tu nagle, wiesz, stoi na wysokości, drżą mu nogi, panie Igorze, ja już nie mogę. Ja mówię, ty, nie bądź cipa. Mówię, siadaj, uspokój się, mówię, ogarnij się, powoli, krok po kroku, tak jak się uczyłeś. Mhm. Ręka tu, ręka tutaj, węzeł tak, blokuj. I zaczynają się przełamywać i robią krok dalej, krok dalej, krok dalej. Nagle się okazuje, że mija, teraz jak patrzę na to z perspektywy 20 paru lat, to ja mam kontakt z niektórymi z tych chłopaków. Pracuję jako alpiniści. Wielu z nich pracuje jako alpiniści. Co to znaczy pracuję jako alpinista? Ja chyba tego nie rozumiem. Wiem, może to zbyt... Bo to dla mnie to jest tak, jakby pracowali... Jako pracownik wysokościowy, linowy, czyli wykorzystując sprzęt alpinistyczny, pracują na dużych wysokościach. Na przykład naprawiają wiatraki w Holandii, albo pracują na rafineriach wiertniczych. Na dużych wysokościach, na dużych budynkach z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego i technik alpinistycznych. Tak zwanych, nazwaliśmy to techniki alpinistyczne miejskie. To są chyba dobrze płatne prace, nie? To są bardzo dobrze płatne prace. Jak masz taką robotę, to naprawdę dobrze zarabiasz. I wiesz, tylko nie każdy z nich wytrwał w tym. Nie każdy z tych chłopaków był w stanie się przełamać i zostać w tym. Wiesz, są tacy, którzy mam kontakt, mają rodziny. Niektórzy z nich są w jednostkach specjalnych obecnie, tak naprawdę, więc pozdrawiam. Masz kogoś, kto był w Monarze i wylądował w jednostce specjalnej? No może nie w Monarze, ale był... mam takich, którzy... byli w tak zwanym środowisku zagrożonym patologiami społecznymi, tak? To się tyczy bardzo szerokiej grupy ludzi w Polsce. Zgadza się, ale to były dzieciaki z ulicy, które nie miały perspektyw i ci, którzy wylądowali obecnie w jednostkach specjalnych, nie mieli przeszłości na detoksie w Monarze, ale byli w trudnym środowisku, które je otaczało i dali sobie radę. I część z tych chłopaków ma pracę, ma rodziny, świetnie zarabia. Niestety są też tacy, którzy ostatnio jakiś czas temu jednego spotkałem pod sklepem Biedronka, kiedy to prosił mnie, proszę pana, czy mogę odprowadzić wózek, żeby tą złotówkę z niego dostać, nawet mnie nie poznał. Więc wiesz, pewnie część z nich tak skończyła, no bo nie mieli zbyt dużych możliwości na życie wtedy, 20 lat temu. Jak się pracuje w takim razie z takimi ludźmi? Bo to jest specyficzne środowisko, bardzo specyficzne środowisko. Tak, dam ci genialny przykład. Prowadzę ten klub sportowy. Myśmy się spotykali 2-3 razy w tygodniu na zajęciach teoretycznych, na przykład segregowaliśmy liny, klarowaliśmy sprzęt, klarowaliśmy liny, mierzyliśmy, zarabialiśmy końcówki w tych linach, segregacja sprzętu, uprzęże sprawdzaliśmy, wiesz, bo myśmy bardzo mocno pracowali na alpinistycznej wspinaczce, wykorzystując to i w jaskiniach w speleologii, i w wspinaczce skałkowej, i w wspinaczce na sztucznych ścianach, i w jakichś dużych budynkach, jakieś skoki na liniach organizowaliśmy, wahadła linowe, generalnie cały czas, żeby coś się działo. Wahadła na linie, czyli skaczesz i... Tak, z jednego budynku, na przykład w Stańczykach, jedliśmy na mosty, na wiadukty do Stańczyk 2000-2002 w tych latach i skakaliśmy między mostami. Na moście Rudki koło Gdańska organizowaliśmy takie skoki na wahadle linowym 22 metry do tafli wody. To już trzeba mieć trochę jaj, żeby zrobić taki skok. To nie jest bungee. To nie jest bungee, jest to wahadło linowe i jest to bezpieczniejsze od bungee. Dlatego, że wykorzystuje do tego sprzęt alpinistyczny, który jest atestowany. Nie masz kawałka gumy, którą musisz się wyciągnąć, tylko na zasadzie wahadła potężnej huśtawki pomiędzy dwoma obiektami na przykład. Więc angażowaliśmy się mocno właśnie w takie zajęcia alpinistyczne i wspinaczkowe. I spotkaliśmy w tygodniu, jakąś teorię opowiadałem, na przykład współczynniki odpadnięcia od ściany podczas wspinaczki z prowadzeniem dolnym, czy tam jakieś metody techniki ratownictwa wysokościowego.
żeby cały czas im coś pokazywać i tłumaczyć, a w weekendy na wyjazdach, czyli jakieś tam wyjazdy w jaskinie, w skały, w jakieś fortyfikacje, no różne ciekawe zajęcia, żeby była cały czas emocje i adrenalina. To były takie spotkania z tymi chłopakami, nie i tylko mówię, z chłopakami, z dziewczynami również, bo tam powiedzmy było 80% chłopaków, 20% dziewczyn. Mm-hmm. A wspomniałeś o fortyfikacjach. Fortyfikacjach w Międzyrzeczu też opowiadałeś, że miałeś całkiem ciekawe akcje. To są te same czasy? No to tak przed, tuż wiesz, tuż przed i też. Ja zacząłem jeździć do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Ja tam byłem, kojarzę. Widziałem te kopule z takimi dziurami, bo pewnie po kulach od artylerii. Tak, to były tak zwane pancerwerki, czyli to jest, krótko mówiąc, dla słuchaczy, MRU, Międzyrzecki Rejon Umocniony, jest taką, powiedzmy, linią ala jak linia Maginota we Francji, tylko mniejszą, natomiast też potężną, zbudowaną mniej więcej na obecnej granicy Polski i Niemiec, która miała ewentualnie ochronić Niemcy przed atakiem ze wschodu Rosji. Natomiast obiekt był budowany w latach 34-39, w 39 chyba roku, czy 38, tuż przed wojną zakończono pracę i nigdy tego do końca nie ukończono, a w trakcie wojny obsadzono bardzo słabymi jednostkami wojskowymi, niewyposażonymi dostatecznie dobrze. I dlatego ten obiekt został zdobyty w 45 roku przez Rosjan bardzo szybko, po bardzo mało zaciętych walk tam było. Ale obiekt jest niesamowity, bo wyobraźcie sobie pancerwerki, czyli bunkry na powierzchni. Takie kopuły wystające metalowe. Tak, to tylko kawałki tych bunkrów, które mają powiedzmy jedną, dwie kondygnacje pod ziemię, a niektóre pancerwerki były połączone szybami o głębokości nawet 50 metrów, od 15 do 50 metrów głębokości, gdzie łączyło się wszystko w jeden system korytarzy. Korytarzy tak dużych niektórych, że spokojnie metro by się nie powstydziło, tak? Pociągi tam mijały, były dworce podziemne, szpitale, koszary i tak dalej. Ten system jest niesamowity pod ziemią, on ma łącznie około 36 km korytarzy. I jako gówniarz zacząłem tam jeździć, bo było to, wiesz, emocje niesamowite, pod ziemią jesteś, tak? Po niemieckich bunkrach, korytarzach. I nawet realizowaliśmy tam z telewizją, jako jedni z pierwszych, nurkowania podziemne na odcinku Nordpol, który był wcześniej zalany. Podziemne nurkowania w pełni zalanych korytarzy w 95 roku po raz pierwszy, później w 98, 99, w 2000 roku jeździłem tam na nurkowania i nurkowałem tam pod ziemią. Znalazłeś coś super? Nie, nic, ale oprócz tego, że kiedyś pamiętam, że znaleźliśmy jakieś, nie wiem ile set kilogramów pocisków od młodzieży zardzewiałych. Tak stoimy, patrzymy, my stoimy na jakieś pół tonie materiałów wybuchowych. Chodźmy stąd. I one tam cały czas są. Nie wiem, ktoś to zabrał, zakopał, nie mam pojęcia. Natomiast jako jeszcze gówniarz, który tam jeździł, ale jeszcze nie prowadziłem żadnego programu profilaktycznego, nie byłem żadnym instruktorem. To jest historia, kurde. Na film, mówię wam. Na podcast. Ja się wspinałem, więc miałem umiejętności wspinaczkowe i alpinistyczne. Moich dwóch kolegów absolutnie, ale byli starsi. Absolutnie nie, ale mieli dostęp do ładunków wybuchowych, bo gdzieś tam wygrzebywali trotle ze starych pocisków. Pocisków moździerzowych. Tak. Na przykład. Mówię tak, Igor, jest plan. Mówię, jaki? Kolega ma samochód, ja mam trotl, płytkę kumulacyjną, zapalniki, a ty znasz się na wspinaczce. Tam jest taki jeden korytarz, taki szyb, który jest ślepy i tam na pewno są jakieś niemieckie skarby. Mówię, jak? To co robimy? No wysadzamy. Mówię, jak? No wysadzamy, mam 5 kilo trotylu. Nie trzeba mi dużo namawiać. Siadamy w dużego Fiata. Ja nie zapomnę tego do dzisiaj. Trotel specyficznie pachnie. Do reklamówki takiej różowej, pod fotel pasażera. Ja siedziałem na fotelu pasażera, tu mój kolega prowadzi, z tyłu trzeci, czyli dwóch mądrych, starszych ode mnie, ja 18-latek, jedziemy do Międzyrzeca coś wysadzić. Nie wiem co, ale na pewno będą nam skarby. Pamiętam, jak policja nas zatrzymała i policjant sprawdzał, ja siedziałem na 5 kilogramach trotylu. Spokojnie, trotel nie zapalisz zapalniczki. Także luz, nie? Dojechaliśmy na miejsce. No i teraz jak to, ja na miejscu dowiaduję, co, jak to trzeba odpalić. Wyobraź sobie tak. Bunkier, pancerwerk, korytarz w dół, 20-25 metrów szybu, boczny korytarzek 3, powiedzmy 3 metry i ślepa ściana. To był taki pancerwerk niepodłączony do systemu. Więc jeden z nich ze mną na dół zjechał na linię, oni się nie znam, więc ja go tam opuściłem na linię, później założyłem flaszenczugę, tak zwaną wyciągarkę, wyciągnąłem go do góry, więc wszystko zrobiłem, co trzeba, żeby on wyszedł stamtąd, a nie miałem zbyt dużo sprzętu alpinistycznego, także dla znawców sprzętu alpinistycznego powiem wam, że jak robiłem flaszenczuga i wyjście na prusikach, czy tak zwanych wędbach zaciskowych, to gdzie obecnie używa się samych przyrządów zaciskowych, to osoby znające się na rzeczy stwierdzą, że jest nienormalny, bo myśmy to robili przez
nie wiem ile to trwało, 10 minut wyjścia, tych 20 paru metrów na tych prusikach, chyba no, kilkanaście minut przynajmniej. Mhm. On założył ten ładunek z tego trotylu i z płytki kumulacyjnej w ścianie. Później ostatnią rzecz trzeba było do tego, ja mówię, jak to odpalimy? Racą fosforową. Mhm. Nie wiem, jak wygląda raca fosforowa. No, raca z fosforem, a fosfor ma bardzo wysoką temperaturę palenia, więc jest w stanie odpalić trotyl. Przez bardzo wysoką temperaturę, bo możesz odpalić go albo bardzo wysoką temperaturą, albo impulsem elektrycznym. To jest taka zwykła raca, jak na metro. Mhm. Ona miała zawleczkę. Więc trzeba było rozciągnąć taką cienką linkę, dratwę taką, od zawleczki, te 3 metry w bok, 20 metrów do góry. I chcieliście to pociągnąć? Tak. I teraz słuchaj, oni już wyszli do góry, ja go wyciągnąłem do góry, więc on mi wytłumaczył, jak mu to zrobić, bo ja się znam na alpinistyce, jestem najbardziej sprawny, więc ja to zrobię. Dobra. I więc teraz jesteś wyobraź sobie. Najmłodszy. Więc no, jestem najmłodszy. Więc ja przyczepiam tą linkę do tej zawleczki w tej racy i mówię tak, no muszę tak delikatnie ciągnąć, żeby nie... Nie odpalić teraz. Nie odpalić teraz, nie? No i robię tam przelot, na karabinku robię jeden przelot. No i wychodzę na tych prusikach, czyli takie węzły samozaciskowe, które przesuwam na linię. Trwa to strasznie długo, zanim wyjdę do góry. Delikatnie naciągając link, tą dratwę, żeby była lekko naciągnięta, ale nie za bardzo. Bo jak za bardzo pociągnie, to pierdolnie za wcześnie. Spociłem się, ale chyba nie ze strachu, tylko z wysiłku, powiem ci, że chyba do mnie to nie docierało wtedy, co ja robię. No i wyszliśmy na powierzchnię bunkra, linkę pociągnąłem, słuchaj, to zadziałało. On pociągnął za tą dratwę. Jak to pierdolnęło. Ale odeszliście daleko od tego miejsca? Nie, staliśmy na kopule tego bunkra. Wiesz, to jest na tak, kopule tego bunkra? Tak, to musiało wystrzelić przecież? Nie, nie, nie. Słuchaj, bunkier składa się tam powiedzmy z potężnych pomieszczeń. Do tego jest jeszcze jedno pomieszczenie niżej, to kolejny szyb na dół i tak dalej. Więc to jest setki ton betonu, tak, pod tobą, więc te 5 kilo trotylu niewiele zrobi. No nie, ja nie wiem, jak głucha 5 kilo. No ja już wtedy, teraz już wiem. Jak to pierdolnęło, to ziemia zadrżała. I takie było, wow. Ale dumni musicie no, się być. Włożyliśmy to w nocy oczywiście, nie, naprawdę było pierdolnięcie. Takie, nie było głośno, bo to było pod ziemią, ale było takie dudnięcie i takie drżenie ziemi. Nie? To było takie, o, ale kurde, pierdolnęło. No i teraz co teraz? Teraz pył opada. Czekaliśmy z 2 godziny, aż pył opadnie, bo już tam możemy wejść. No i oni do mnie to, idziesz na dół, szybko schodzisz, jak już opadł pył, schodzisz, zobacz, jakie są skarby. Ja tam z latarkami, czołówki, latarki, zjeżdżam na tej linii na dół, zajarany. I chłopaki krzyczą z góry. I co? Ja mówię. Nic nie zrobiło, nie? Piasek się wysypał ze ściany. To wracamy do domu. No ale... To są takie fortyfikacje, że tego nie tak łatwo to rozwalić. No ślepa ściana prawdopodobnie, nie? No, ale tam nie trzeba było więcej 18-latkowi, że trzeba wywalić kurde ścianę. Ja pierniczne, pewnie, no kurczę, mamy ładunki. Szkoda, że nie mieliście więcej trotylu. Może. Weź, dobrze, to było 25 lat temu, to się przedawniło. Ale ja też jak byłem mały, robiłem petardy z różnych dziwnych... Robiłeś coś z nadmanganianu potasu? Nie, nie robiłem. Ja robiłem z nadmanganianu potasu i z saletry, ale to jest... A, faktycznie, z saletry się robiło, oczywiście. Tak. Pamiętam, jakaś taka mieszanka była, tam się cukru dosypywało, nie wiem po co. Do pory. Nadmanganianu potasu dosypuje się pyłu aluminiowego i to już samo mieszanie już może to wysadzić, więc mam szczęście, że to się nigdy nie wysadziło, ale robiłem na szczęście takie malutkie petardy i jak się już dowiedziałem, że to się może wysadzić, że byłem troszeczkę starszy, to już przestawałem robić takie rzeczy. Ale jak się jest młody, to się robi różne głupie rzeczy i można stracić rękę. Zdecydowanie tak. Na Sylwestra na szczęście nigdy mi się nic nie stało, tylko osoby wokół mnie miały rozciętą głowę. Bo nie, ja już skończyłem strzelanie na Sylwestra w wieku tam 15 lat. A, bo ty jesteś zwierzęta. Tak, nie strzelam. Jak sobie spoczyłem tej na strzelnicę, szkoda mi zwierząt, to nie rozumieją tego po prostu. Jak twoje zwierzęta reagują na Sylwestra? Większość się nie boi, ale kilka przypadków mam takich, że totalnie panikują i w tym roku przez Sylwestra to jeden mój pies dwa skończył na płocie, rozciął sobie łapę, skakał przez płot jak normalny ze strachu, lewo, prawo, nie wiedział co się dzieje. Ja generalnie w Sylwestra zamykam moje psy albo najczęściej do przyczepy mojej transportowej dla psiaków, bo wtedy każdy jest w swojej przestrzeni ograniczonej, tam jest cisza, tam jest spokój, on się uspokaja, bo reagują bardzo często, wiesz, ja nie uczę moich psów. No nie są psy bojowe, tylko sportowe. Można przyzwyczaić psa od trzciniaka, rzucając mu petardy, chodząc z nim na strzelnicę, strzelając gdzieś obok niego. Ja się przyzwyczaję w końcu, tak? Ale nie mam potrzeby tego robić. No co mam to robić tylko po to, bo część społeczeństwa chce postrzelać? Nie bardzo. Mieszkam na wsi.
Ja bym chciał zrobić wyznanie. W tym roku byłem na Sylwestra w Zakopanem i właśnie spotkałem ludzi, którzy mieli kota i psa. Mhm. I ja byłem zawsze do tego tak podchodziłem, że ci ludzie trochę przesadzają z tymi zwierzętami, że co tym zwierzętom zrobi to strzelanie. No. I tak rozmawiałem z tą kobietą, z tego co pamiętam, i ona mi właśnie to powiedziałem, że to jest takie moje przekonanie. Ja nie wiem, czy to przekonanie jest pozytywne czy negatywne, ale póki co takie przekonanie mam. I później jak wracałem z tego Sylwestra, to widziałem zasikane pomieszczenie, bo ten pies się tak bał, że po prostu zasikał pomieszczenie, nie chciał wyjść, uciekał, biegał i tak sobie pomyślałem, kurde, w sumie to może zmieni jednak to moje podejście, bo do tej pory myślałem, że to jest takie pierdolenie i że tu takich ludzi, co się to są za bardzo wrażliwi, ale co... Chodzi o ludzi, chodzi o to zwierzęta, naprawdę, uwierz mi, że niektóre... Jak to się zobaczy oczami, to się już kompletnie na to reaguje. Mam psy, które, wiesz, całe drżą, patrzą na ciebie, ślina im leci, sikają pod siebie, nie wiedzą, co się dzieje. I bardzo często jest tak, że to są psy, które są wysoko w stadzie. One są na wolnej przestrzeni i próbują być osobnikami, które próbują pilnować stada. Czyli czują się odpowiedzialne za stado. I nagle jest sytuacja, która je przerasta. On nie wie, co się dzieje. Czyli podwójna presja jest jakby na tak, i czasami dostaje ataku paniki po prostu. Tak? Dobrą metodą jest, moi psy, naprawdę wszystkie uspokajają się, kiedy każdego z nich zamknę do swojej klatki w przyczepie. Tam jest troszkę ciszej, jest ciemno, jest ograniczona przestrzeń, którą on umie opanować. Wiesz, jak jest na dużym wybiegu, na dworzu i nagle są strzały, nie wie, co się dzieje. Błyski strzały, więc w małej przestrzeni jest spokój. Ale mi się to skojarzyło, nie wiem dlaczego. Miałem kiedyś taką sytuację, to było dobre 10 lat temu, na mojej wsi kiedyś wprowadziłem. Lokalesi chyba, nie wiem, czy chcieli zrobić dobrze sobie, czy moim psom, stwierdzili, że zrobią Boże Ciało i procesję Bożego Ciała do ołtarza, który zbudują przy końcu moich psów. Ja mieszkam na drodze, która jest ślepa, która idzie w pola. Ja mówię, nie róbcie tego, bo moi psy nie rozumieją. Przyjdzie ekipa ludzi, która będą śpiewać. 5 metrów od wybiegu dla moich psów ma być ołtarz. Mhm. Szkoda tych zwierząt. Zamieszanie takie. One będą szczegać, wy będziecie śpiewać, jeden drugiemu nie będzie pomagał. Bez sensu. Zróbcie gdzie indziej. Nie, to proszę do księdza z tym. Dobra, dzwonię do księdza. Dzień dobry. Proszę pana, już tym go wkurwiłem pewnie. Mówię, jest taka sprawa, no i tłumaczę mu. Ja też nigdy do nich nie mówiłem. Nie. Do nich się mówi, jak się do nich mówi? Proszę księdza. Proszę księdza. No. No, proszę pana, dla mnie to jest mężczyzna. Ja mówię, jest taka sprawa, no i tłumaczę całą sytuację. Pan mi mówi tak, niech pan się nie martwi, panie tracz. Ja mam pistolet hukowy. Jak on będą szczekać, ja podejdę, strzelę parę razy w powietrze, a momentalnie się pochowa, już to przetestowałem. Ja mówię, ja do mnie nie dotarło. Mówię, co to powiedziałeś, mówię? Mówię, spróbuj tak zrobić, mówię, to zrobię. Ja też mam pistolet hukowy. Tak wam zrobię, że wam się odechce, Kuba, tej całej procesji. Ona mówi tak, tracz, dostosuj się, nowy jesteś na tej wsi. No. Ksiądz. Tak, ksiądz. Pozdrawiam księdza Bolka. Pięknie cię potraktował. Jak jesteś na Ukrainie, widzisz, że te psy podobnie reagują, jak są jakieś wybuchy? Bo jeśli byłeś w tym... Nie widziałem. Wiesz, nie widziałem psów w trakcie... Wiesz, ja nie byłem blisko eksplozji. Ja byłem w trakcie ostrzałów, które są słyszalne. No powiedzmy, to są takie, które są widoczne, ale nie także przy mnie zaraz, tak? Nie zwracałem uwagi w tym momencie na zwierzęta. Podejrzewam, że te zwierzęta, które żyją przy strefie przefrontowej, to Mateusza Lachowskiego musiałby bardziej zapytać. On tam jest najczęściej na strefie przefrontowej. Mhm. Albo Damiana. Natomiast te zwierzaki, podejrzewam, że są przyzwyczajone. Po prostu. Czyli po pewnym czasie już się dostosowują. Myślę, że tak. Część pewnie panikuje, a ta, co jest odporna na to, została tam i w ogóle nie zwraca na to uwagi. O co chodzi z tym lotniskiem? W Czarnobajewce, dobrze mówię to? Tak, Czarnobajewka. W wolnej chwili zapraszam na YouTube'a ukraińskiego, w ogóle na YouTube'ach, żeby wygooglować sobie Czarnobajewka, lotnisko w Czarnobajewce, które przeszło do rangi memu. Tragikomedia tak naprawdę, dlatego że nie wiem, jaka ilość memów i piosenek prześmiewczych na temat rosyjskiej obrony Czarnobajewki. Czarnobajewka jest to lotnisko położone tuż pod Chersoniem, które przed wojną oczywiście było lotniskiem ukraińskim. To jest to duży port lotniczy z długim pasem startowym, co jest bardzo istotne, bo ten pas ma 3 kilometry. A został zdobyty przez Rosjan na początku, pewnie gdzieś w marcu, na początku wojny i służył jako taki punkt przerzutowy bardzo istotny na transporty na Krym. Czyli z Moskwy, międzylądowanie na Czarnobajewce i na Krym. W tym okresie do listopada, od marca do listopada, Rosjanie zostali tam zniszczeni do zera przez Ukraińców
żebym też się nie pomylił, ponad 20 razy. Ponad 20 razy w ten sam sposób. Przeważnie był to ostrzał artyleryjski na początku, rakietowy, a na końcu HIMARS-ami. I najśmieszniejsze w tej tragikomedii jest to, że oni po takim każdym ataku, kiedy praktycznie cały personel ludzki, niemal cały personel ludzki i sprzętowy został niszczony, oni nie zmieniali nic w swojej taktyce, albo nie mieli możliwości po prostu może zmiany swojej taktyki. Ustawiali sprzęt i ludzi w taki sam sposób. I Ukraińcy znowu naciskali guzik i znowu odbył się kolejny atak rakietowy i... To jest niesamowite. Mówisz, to jest 20 razy? Ponad 20 razy zostali zmieceni z ziemi. I ja pojechałem na lotnisko, jadąc do Chersonia. Odwiedziliśmy to lotnisko. Oczywiście lotnisko zgliszcza po lotnisku, tak? I wiesz, jak jedziesz 3-kilometrowym pasem, jeździliśmy po tym pasie startowym w Czarnobajewce, to setki, jak nie tysiące spalonego, zniszczonego sprzętu z literą Z. Wozy bojowe, czołgi, wozy pancerne jakieś, samochody. Wszystko zniszczone po prostu w setkach sprzętu. I Ukraińcy odbili to lotnisko w listopadzie. Masz zdjęcia tego? Tak, mam zdjęcia tego, oczywiście. Mam zdjęcia tego i filmy stamtąd, nie? Nie wiem, jakieś dodam dużej ilości tego, może nie mam materiału, ale trochę tam ponagrywałem i zdjęć też porobiłem. Więc jakby no, robi to niesamowite wrażenie, bo dawno temu słuchałem na temat Czarnobajewki. Oglądałem, dziwiłem się w jakiś sposób. Tak jest taka piosenka ukraińska, która prześmiewczo traktuje sprawę Czarnobajewki. Mówi, że jest takie miejsce na ziemi, taka czarna dziura, gdzie orki znikają. I to jest no, tragikomedia, bo zobacz, z jednej strony jak można być tak głupim, z drugiej strony jak można być tak perfidnym, żeby posyłać swoich żołnierzy w ten sposób za każdym razem tak samo na śmierć. Jest jakieś wytłumaczenie oficjalne, dlaczego do tego dochodziło? Bo powiedzieć, że oni są aż tak głupi, to jest trochę łatwe wytłumaczenie. Czarnobajewka była bardzo ważnym punktem strategicznym dla Rosjan, więc za wszelką cenę chcieli go utrzymać, bo to było lotnisko na lądowanie między Moskwą a Krymem. Bez względu widocznie na straty. No dla mnie to jest jedyne wytłumaczenie, tak? Po prostu bez względu na ilość straconego sprzętu i ludzi. Czyli zniszczyli, no trudno, no to trzeba jeszcze raz. Bo to lotnisko potrzebujemy. Zostało odbite gdzieś w połowie listopada, w tym czasie, kiedy Cherson odbili. Mhm. A wioska Czarnobajewka, która się znajduje obok, po prostu ostatnio przejeżdżałem, to jest po prostu zgliszcza, tak? Po prostu spalona ziemia tak naprawdę, nie? Resztki budynków i stada bezdomnych psów. To było najsmutniejsze w tym wyjeździe ostatnim, znaczy może najsmutniejsze. To było to smutne, naprawdę. Kiedy mi powiedzieli, że żołnierze ukraińscy, że niestety do części tych psów muszą strzelać, bo te psy już są od tylu miesięcy tak zdziczałe, że są agresywne wobec ludzi, nie? Bo wiesz, porzucone przez wszechobecną agresję i chaos, też nauczyły się, próbują przetrwać, nie? Niestety. Dostosowują się do sytuacji. Są na wojnie też. To jest dla mnie zawsze najsmutniejsze, te sprawy związane ze zwierzętami. No domyślam się, jak to jest, całe życie masz owiane, owinięte wokół zwierząt. No, to musi bo to jest takie, wiesz, sytuacja, w której człowiek jest zależny i samoświadomy, nie? Zwierzęta są zależne od nas. Zwłaszcza psy. Zwłaszcza psy. Wspominałeś mi coś o Bachmucie, że w Bachmucie jest trudna sytuacja i że niekoniecznie, albo nie wiadomo, czy tyle osób musi ginąć po odbicie tego miasta. A wiesz co, właśnie teraz jak do ciebie tutaj wchodziłem na podcast, to rozmawiałem z moimi kolegami z naszej ekipy, którzy właśnie dostarczali sprzęt na Bachmut. Właśnie wracają teraz z Bachmutu. Powiedzieli żołnierze, ich polnymi drogami wywieźli, powiedzieli, że było grubo, bo non stop leciał ostrzał. Więc bardzo szybko gdzieś tam bokami ich wywozili przez pola. No mówią, no nie jesteśmy strategami, taktykami, mamy zbyt małą ilość informacji, tylko najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, dlaczego tak wielu żołnierzy ginie na Bachmucie, nie, ukraińskich również. Mhm. Oczywiście straty są większe po stronie rosyjskiej, ale ciężko nam o tym mówić, dlaczego tak się dzieje, ponieważ kilka kilometrów za Bachmutem są wzgórza, które są fajnie ufortyfikowane i stamtąd byłoby lepiej niszczyć Rosjan, ale jakaś jest poddecyzja strategiczna i jak to powiedział mój kolega, Ukrainiec, który ze mną pracuje, ma nadzieję, że to jest decyzja taktyczna, wojskowa, a nie polityczna. Ma nadzieję, że jest jakieś wytłumaczenie tej sytuacji, dlaczego tak Bachmut ma się mocno bronić, bo oczywiście możemy o tym mówić, że jeśli opuszczą Bachmut, to jest krótka droga do Kramatorska, 20 chyba kilometrów i za chwilę mogą dojść nawet pod Dnipro, więc zajmą duży kawał Ukrainy.
Na tym się zastanawiałem właśnie, dlaczego ten Bachmut jest taki ważny, czyli to jest strategicznie bardzo ważna pozycja. I jest strategicznie bardzo ważna, ale można go chronić teoretycznie 3 kilometry dalej. Nie wiem, nie mnie oceniać. Ja jestem tylko wolontariuszem, który jest na Ukrainę i tam rozmawiam z ludźmi i próbuję te informacje pokleić w całość. Natomiast no, jest tam bardzo, bardzo ciężko jest obecnie w Bachmucie i nie wiemy, kiedy to, co będzie dalej. Może jest taki pomysł, że to ma być miejsce, w którym trzeba wykrwawić Rosjan, tak? Bo jest to takie bezpieczne miejsce, w którym trzeba ich wykrwawić i jak najbardziej osłabić. I nie chcą ich puścić dalej. No. Nie nam oceniać tak naprawdę. I się pewnie tego nigdy nie dowiemy, takiej realnej prawdy. Wspominałeś mi jeszcze o jednej rzeczy, o 500 żołnierzach, którzy zginęli z decyzji ukraińskiej, z decyzji swojej. Nie, z decyzji. Wiesz, miałem spotkanie... Mikrofon. Miałem spotkanie z brygadą, moimi kolegami, z którymi współpracujemy z Ukrainy. Wiesz, po raz po roku mówię, to są moi koledzy. Rok temu mówiłem, widziałem się z tymi żołnierzami, a teraz ja już, wiesz, z imion, z nazwisk, tak, ze stopnia, widziałem się z moimi kumplami z jednej brygady i to było na jesień, pod koniec roku i powiedzieli mi tak smutną historię, która przez bardzo silną propagandę ukraińską, tą pozytywną, takie historie nie wychodzą na światło dzienne. Ja rozumiem, dlaczego. Ale powinny czasami te historie jednak trafić do, może na zachód. Może wtedy by inaczej ludzie napatrzyli, więcej pomocy by oferowali. Wyobraź sobie sytuację. Nie będę mówił, jaka brygada, nie będę mówił, gdzie. Lewa flanka, jedna brygada. Prawa flanka, druga brygada. Kilka kilometrów przestrzeni po środku. Jest tam brygada X. Brygada X środkowa dostaje dyspozycję o wycofaniu się. Wycofuje się, brygady po lewej, na lewej flance i na prawej wiedzą o tym. Brygada Y dostaje rozkaz wejść na miejsce brygady X. Brygada na prawej flance, na lewej flance nie otrzymuje tej informacji. Momentalnie rozpoznają to jako wroga i zasypują artylerią. I to nie jest pierwszy taki przypadek. I jakby to można winić brak komunikacji, ale to jest wojna, wiesz? To jest wojna, jest chaos i takie rzeczy się dzieją niestety, które nie wychodzą na światło dzienne, ale ja uważam, że to właśnie... To jest taka wpadka mocno medialna, nie? To jest po pierwsze medialna wpadka, a po drugie, a może zabrakło sprzętu wysokiej jakości do komunikacji. Ludzie też się męczą, popełniają błędy. Albo wyszkolenia. Więc to wszystko jest w stanie jeszcze Zachód pomóc. Bo wiesz, wiemy i powtarzamy. Stany i Zachód pomaga drogą na zasadzie kroplówki. Żeby Ukraina przetrwała i powoli wykrwawiała Rosję. Słabsza Rosja? Okej. Okay. Ale nie jest chyba dobre dla Zachodu i dla Stanów Zjednoczonych, żeby Rosja szybko upadła. Chyba ważniejsze jest jej powolne wykrwawianie i osłabianie. No, ciężko o tym decydować. Jak do mnie przychodzą ludzie, też często mówią, że to nie jest tak, że jeśli dzisiaj dostarczymy sprzęt na Ukrainę, to ci ludzie będą w stanie go używać. Że to często jest tak, że dostają sprzęt i jest 3, 4, 6 miesięcy tak, nauki, żeby oni w ogóle byli w stanie go obsługiwać, plus później okazuje się, że ten sprzęt dostają, ale nie mają części zamiennych. Ten sprzęt się dosyć szybko psuje. Więc to albo dostają sprzęt różnego rodzaju, na przykład 3 rodzaje artylerii, albo 4 rodzaje, dlatego jeszcze trzeba mieć różne rodzaje amunicji, sprzętu, mechaników. No to jest, kurczę, skomplikowane. Lepiej dać jeden typ. Ogromna operacja, nie? Więc bardzo ciężko tym zarządzać i ci ludzie mówią, że to nie jest do końca tak, że właśnie próbują wykrwawić Rosję, tylko że jest bardzo ciężko to organizacyjnie zapiąć. Bardzo możliwe. A co jest w tym momencie najbardziej potrzebne z twojej perspektywy? Wiesz co, właśnie kończy się powoli zima, więc teraz skończymy dostawy takie związane z ciepłymi rzeczami. Dostawy związane ze sprzętem wojskowym, który ma pomóc przetrwać chłopakom w ciężkich, niskich temperaturach. Tak? Czy jakieś tam różnego rodzaju, chociażby bieliznę termoaktywną, odzież goroteksową, śpiwory, buty i tak dalej, czapki, rękawice. Skupiamy się teraz bardzo mocno na medycynie. Jest cholernie potrzebna medycyna. Uwierz mi, że oni proszą mnie nawet o przeterminowane antybiotyki, bo brakuje. Środki przeciwbólowe, brakuje tego. I to nie jest tak, że prosi mnie o to jakiś tam szpital, tylko paramedyk albo lekarz danej brygady frontowej. Mówi ostatnio do nas taki jeden lekarz, którym dostarczaliśmy takie fajne, małe, przenośne USG, dzięki właśnie między innymi Wojtkowi Sipakowi, dziękuję. Z gościu, który mnie wyczaił przez twój podcast i pomógł zdobyć
zakupy pieniędzy, takie fajne, małe, przenośne USG do tego lekarza, który jest na froncie cały czas i do nas. On płakał, jak to USG dostał, przenośne, no, tak na zasadzie tabletu to jest, urządzenie. Mówi, ja jestem sam i mam 100 rannych dziennie. Część z nich ginie i umiera. Ja nie daję rady. Gość po 60, doświadczony lekarz, płakał się przy nas, nie? Jak dostawał pomoc humanitarną, którą mu dostarczyliśmy w postaci leków i właśnie tego sprzętu USG. No ci medycy tam, jak było ostatnio u mnie Damian, ja jestem po prostu zszokowany. Oni mają, według mnie, nie wiem, czy można powiedzieć, czy to w ogóle można tak oceniać, ale ja to odbieram jako najgorszą robotę, że po prostu jesteś w tym najgorszym końcu, gdzie dostajesz wszystko, co najgorsze, widzisz najwięcej śmierci, widzisz najwięcej cierpienia. To musi być psychicznie dla nich tak wykańczające, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić w ogóle. Ale z drugiej strony niesamowita satysfakcja, jak ratujesz to życie, tak? Znasz się na swojej robocie i ratujesz ludzi, po prostu. Mam ze sobą jakieś tam szkolenie i doświadczenie medyczne, natomiast absolutnie nie byłem w takiej sytuacji nigdy na froncie i na wojnie, że musiał kogoś ratować. I mam nadzieję, że nie będziesz. Mam nadzieję, że nie będziesz. Wojtek Sipak mi też bardzo delikatnie pomógł, więc dziękujemy. Czy coś jeszcze się wydarzyło dzięki temu, że byłeś u mnie w podcaście? Duży był odzew właśnie, jeśli chodzi o jakieś wsparcie? Fajnie, bo po kilka dni fajnie trollownia się za mnie wzięła ruska. Pozdrawiam ruskie trolle. Tak mnie zasypywali po twoich ostatnim podcaście, że jestem bolszewikiem, antypolską szmatą i że mi zabiją całą rodzinę. Dostawałem strasznie dużo pogróżek przez kilka, taki dobry tydzień. Naprawdę? No serio. Fuck. Także wzięli, już mi to mówiły. Mówili, że jestem już na talerzyku, już na tym ruskiej trollowni. No spoko. No nie ma lekko, ale też dobra wiadomość. Tak, dużo wiadomości. Odezwało się po ostatnim podcaście dużo ludzi, którzy chcą nawiązać współpracę, którzy chcą pomagać i to się naprawdę rozwija, ta pomoc. Tak? No wasze konwoje się mega rozwijają. To jest po prostu... No 40 konwój teraz w trakcie jazdy. Systematyka, wiesz, to jest najistotniejsze w tej całej robocie. Tak mnie nauczył sport. Systematyki, krok po kroku dalej. Więc robimy tą robotę systematycznie i ciągle i coraz staramy się coraz lepiej do tego przykładać. Jest coś jeszcze, o czym nie pogadaliśmy dzisiaj, co chcesz powiedzieć? Nie pamiętam. Czy jest coś ważnego? Bo ja jeszcze mam jakieś rzeczy porozpisywane, ale my nagramy pewnie jeszcze nie jeden podcast. No myślam się. A co masz rozpisane? Bo może coś mi przyjdzie do głowy, wiesz, nagle coś, co chciałem zostawić teraz, nie? Rzucaj mi tam hasło jakieś po prostu. Na przykład próba kompromitacji gubernatorów. Chciałem o tym powiedzieć, bo wiesz co? Dlatego, że mnie o to poprosili. Chłopaki z Chersonia. Dobra, jesteśmy z powrotem w Chersoniu. Jechaliśmy ostatnio, właśnie jak byłem w Chersonie, jechaliśmy samochodem jechał z nami operator służb specjalnych, GOR, i rozmawialiśmy na ten temat, w jaki sposób jeden z gubernatorów został ostatnio skompromitowany w mediach zachodnich, nie że jest niby prorosyjski, że niby jest sprzyjający Rosji. Czyli medialnie go kompromitują. Tak, dokładnie. I cholernie próbowali nam to wytłumaczyć, że tak nie jest. Myśmy z tym człowiekiem nawet przez telefon rozmawiali. On był na maksa proukraiński i antyputinowski i został postawiony na teren wyzwolony w miejsce rosyjskiego gubernatora, jak Cherson był pod okupacją. Ukraińcy wyzwolili Cherson i na miejsce prorosyjskiego gubernatora wsadzili gubernatora proukraińskiego, który cholernie mocno się angażuje osobiście w pomoc ludziom w Chersoniu. Momentalnie zostały wygenerowane przez prorosyjską trollownię na świecie medialne, różne obrażające i kompromitujące go materiały, mówiąc, jakim to on jest zwolennikiem Rosji, co bardzo ciężko było mu to wytłumaczyć i obronić przed tym. I to jest jakby standardowy mechanizm, jedno z narzędzi wojennych używanych przez Rosjan. Momentalnie trzeba kogoś skompromitować, szukają na ludzi haka, kompromitują w oczach świata, co działa, bo mam... Ale jak oni to robią w oczach świata, tego nie rozumiem. Rosjanie emitują jakieś informacje na świat, czy mają ludzi w mediach? Jezu, nie wiem, jak to działa, naprawdę. Nie mnie o to pytać. Natomiast wiesz, nagle znajdujesz w jakichś różnych mediach zachodnich informacje obrażające czy oskarżające o działalność prorosyjską. No więc gdzieś coś musi... być komuś, na rzeczy, komuś, tak? Komuś musi nie pasować. Dokładnie. Zresztą wiem, jak to działa, dlatego że pamiętam, że miałem... rozmawiam z koleżanką, która była moją koleżanką 10 lat temu, bo trenowała mnie na obozie zaprzęgowym. Teraz jest oficerem policji.
I ona mi tłumaczy, że oni walczą z faszyzmem, oczywiście w Ukrainie jest tym głupim Zachodem, który chce zniszczyć biedną Rosję. I ona zdaje sobie z tego sprawę, że było trochę mordów po stronie rosyjskich żołnierzy i gwałtów. Dlatego, że no, niestety ci ludzie na wschodzie Ukrainy są niewykształceni i dość prymitywni, no i taka jest niestety wojna. No ale nic z tym nie zrobimy, natomiast oni oczywiście muszą walczyć i bronić, bo ona jest prawdziwą Rosjanką i ona do końca będzie walczyć o wolność Rosji, tak jakby ta wolność Rosji była zagrożona. Oni ratują swojego sąsiada, który po prostu jest faszystą i bestią, która morduje swoje własne dzieci. Dlatego oni po prostu pomagają tej biednej Ukrainie być wyzwolonym państwem. Natomiast niestety no, mnie też czeka śmierć, jak wielu innych, tak mi napisała. I skończę tak jak reszta, ponieważ narażam się na zbyt duże niebezpieczeństwo, bo pomagam złym osobom. I tak mi skończyła się rozmowa z tą moją koleżanką, więcej już nie miałem z nią kontaktu. No ale to jest oficer policji, więc nie dziwię się, w jaki sposób podchodzi do tematu. No i też jeśli jest Rosjanką, no to jest kompletnie zindoktrynowana, nie? Tak, a z drugiej strony właśnie, o sens wypowiedzi mi się zgubił, teraz już go mam. Ona mi powiedziała, że ona przecież czyta w zachodnich mediach, jak to Zachód kłamie i jak jest dobra Rosja w tym całym konflikcie. I mi zaczęła wysyłać linki z Guardiana, z różnych innych mediów na całym świecie, w różnojęzycznych. Linki, które pasowały pod jej teorię i które faktycznie negowały pomoc Zachodu i wychwalały Rosję. No i przez kogo one są tworzone? W większości przypadków właśnie przez prorosyjskie media i przez prorosyjską trollownię. I ona sobie to znajdowała na potrzeby wytłumaczenia swoich teorii. Ale tak jak ci mówiłem, w Stanach jest sporo ludzi, którzy są przeciwko pomocy Ukrainie. Oni do tego podchodzą tak jak do każdej innej wojny i tak mówią, to nie nasza sprawa, czemu mamy się w to angażować. Wiele wojen były zaangażowane Stany Zjednoczone, więc rozumiem ich, ale na pewno gwarantuję ci, że gdyby tam pojechali, to zmieniliby zdanie. No oczywiście, że tak. Jak każdy, kto pojechałby w kraj rozdarty, do kraju rozdartego wojną i zobaczyłby, co tam się dzieje. Dokładnie. Dobra, powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internetach. W internecie możecie mnie znaleźć na social mediach, bardzo prosto na Facebooku lub na Instagramie, prosto wpisując Igor Tracz, znajdziecie profil. Spokojnie, potrzebuję pomocy w postaci sprzętowej, jak i finansowej, chociażby na paliwo. Na YouTubie również też znajdziecie mój mały kanał, bez dużych zasięgów, ale tam też trochę materiałów wrzucam właśnie z Ukrainy. Tak, to są bardzo fajne materiały, oglądałem. I są materiały o psach, i są materiały o Ukrainie. Tak moje życie teraz wygląda. Psy i Ukraina. Dobra, wszystkie linki też będą pod tym podcastem, więc jeśli ktoś chce szybko znaleźć, to sobie poklikacie. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Miło było. Siemanko, od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.